Chciałabym przedstawić Państwu naszych gości. Będziemy mieć 5 osób z różnych stron Polski. Szczecin, Poznań, Łódź i Warszawa. Także wydaje mi się, że grupa jest dosyć reprezentatywna. Bardzo chciałabym, aby przedstawili się Państwo po kolei, mówiąc nam o swoim wykształceniu, o wykonywanej pracy i o Państwa związku z Azją. Czy po kolei to ja mam zacząć? Tak, jakbyś mógł zacząć Paweł i jakbyś mógł zacząć mówiąc głośno. Z mówieniem głośno nie będzie problemów. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że tak licznie się stawiliście. Ja nazywam się Paweł Berendt. Aktualnie jestem doktorantem Uniwersytetu Wiedeńskiego. Oprócz tego ekspertem Centrum Studiów Polska-Azja już od wielu lat, gdzie zajmuję się przede wszystkim konfliktami w Azji, konflikty i zbrojenia. Oprócz tego jeszcze tą drogą autoreklamy. Jestem zastępcą redaktora naczelnego portalu konflikty.pl. I to chyba na tyle. Ja nazywam się Małgorzata Pietrasiak. Kieruję Katedrą Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuję się Wietnamem, odkąd pamiętam, a już coraz mniej pamiętam, także od bardzo dawna. Ale oprócz tego Wietnamu, tym wszystkim, co wpływa na sytuację międzynarodową w regionie Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem również problemów bezpieczeństwa oraz problemów integracji, przede wszystkim w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Dzień dobry Państwu, Tadeusz Iwiński. Ja usiądę, żebyśmy byli na równych prawach. Tym bardziej, że mikrofon nie działa. Szanowni Państwo, ja jestem absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Nigdy nie żałuję, że skończyłem studia ścisłe, bo to daje zupełnie inne podejścia, inny sposób myślenia nauki społecznej. Nie są ścisłe ekonomiczne, nie są ścisłe. Pracowałem krótko w przemyśle, natomiast później zbłądziłem do nauk społecznych. Doktorat zrobiłem na Uniwersytecie Warszawskim, zajmowałem się kolonializmem portugalskim. Pamiętam, jedna z moich pierwszych publikacji była jedyna do tej pory, bardzo dawno temu wydana książeczka na temat Macao. Habilitację napisałem na temat ruchów rewolucyjnych w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Wydał UWM, gruba książka dawno. I w 2008 roku, no przepraszam, 2008. Co ja mówię, w 1989 roku, że tak długo żyję, to już musimy zostać jednym z najmłodszych profesorów tytularnych, co mi pozwoliło z biegiem okoliczności, ponieważ od tego czasu dorosłe życie dzieliły między naukę i politykę. Więc jak się jest profesorem tytularnym, to jak mówi młodzież, już nikt nie może człowiekowi naskoczyć. Ponieważ ogromna większość tych, którzy są w polityce, tak zwani profesorowie, to są uczelniani, prawda, z różnych sposobów. Co niczego nie znaczy, bo każdy z nas zna setki mądrych ludzi, którzy są bez żadnego wykształcenia i dużo też profesorów również tytularnych. W swoim życiu byłem przez pierwsze 7 kadencji posłem z Warmii i Mazur, posłem SLD. Zdobyłem też oczywiście ze świetnym wynikiem mandat w 2015 roku, ale ponieważ Lewica popełniła dużo błędów i na koniec się źle zarejestrowała, no to wróciłem do nauki. Byłem też przez ćwierć wieku bardzo związany z Radą Europy. Byłem wiceprzewodniczącym zgromadzenia przez wiele lat parlamentarnego Rady Europy i szefem Komisji Migracji i Uchodźców, więc to zanim problemy migracji i uchodźców były takie kluczowe. I z tego ramienia miałem okazję kierować, nie zawsze kierować, ale różnymi misjami humanitarnymi i politycznymi. 12 razy byłem w trakcie najcięższych walk i wojen w Czeczeniu, wtedy poznałem Putina, wszystkich liderów separatystów, wcześniej wszystkich liderów wojny w Jugosławii, od Miloševića przez Tudjmana do Izetbegovića i tak dalej. No teraz jakby wróciłem do nauki. Z Azją nigdy nie byłem długo w Azji. Choć byłem chyba we wszystkich państwach. Znaczy nikt nie był wszędzie, prawda? To w Watykanie się kiedyś mówiło, że Pan Bóg jest wszędzie, a Jan Paweł II tam był.
No w każdym razie byłem prawie wszędzie, można powiedzieć, ale to nic nie znaczy, prawda? Bo kończę to, żeby nie było za długo. Jak mówili najmądrzej Brytyjczycy o Indiach, ale to jest taki model, byli tam 100 lat jeszcze w swoich Indiach, w cudzysłowie, czyli uwzględniając dzisiejszy Pakistan i Bangladesz, jesteś do 3 miesięcy w Indiach, wszystko rozumiesz. System kastowy, który później przestał istnieć, czy półkastowy. Po trzech latach zaczynasz mieć wątpliwości, a po 30 latach dochodzisz do wniosku, że nic z tego nie rozumiesz. Od ponad roku mam przyjemność być też przewodniczącym Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej, choć byłem tylko 5 razy w Wietnamie i nigdy nie byłem. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Damian Tymkowski, jestem absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i podyplomowo także na Szkole Głównej Handlowej skończyłem handel zagraniczny, a obecnie jestem już od prawie 5 lat analitykiem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zajmuję się głównie Azją Wschodnią i Południowo-Wschodnią, zarówno pod kątem gospodarczym, jak i politycznym. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Jakub Kluczyk, jestem doktorantem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Instytucie Językoznawstwa. W swojej pracy naukowej zajmuję się, to jest naprawdę śmieszne, zajmuję się prawem morza pod względem językowym i staram się właśnie zajmować Wietnamem na wszelki możliwy sposób, od języka poprzez kulturę, kończąc na polityce. I jestem także takim cichym współpracownikiem Centrum Badań Polska, studiów Polska. Dobrze, dziękuję bardzo. Planek mamy rozpoczęcie wystąpieniem profesora Tadeusza Jedlińskiego, który powie nam o różnych zagrożeniach w Azji Wschodniej, a także przedstawi generalną sytuację w Azji, jeśli chodzi o zagrożenia płynące z, nie tylko z Chin, ale również z tej walki o hegemonię między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dziękuję Pani Prezes, to jak Pani postawiła przede mną takie zadanie, w zasadzie mission impossible, to najpierw chciałem powiedzieć rzecz następującą. Ćwierć wieku temu napisałem w jednym z tekstów, wtedy to było oryginalne, że Europa jest półwyspem Azji. Dzisiaj to już jest raczej banalne, a ja paradoksalnie zajmowałem się dużo Europą, bo byłem w czasach, gdy byłem przez 3 lata sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera, odpowiadam za sprawy międzynarodowe, uczestniczyłem w głównych negocjacjach w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Byłem pierwszym eurodeputowanym, bo byłem przez 3 miesiące eurodeputowanym tylko, który zabierał głos w Parlamencie Europejskim. No i dla nas najbliższa jest Europa. Nie ulega wątpliwości, że tak jak my się dzisiaj mamy zajmować Morzem Południowochińskim, to ja na początku nie chciałem wziąć udziału w tej debacie, ponieważ uważałem, że 10 miesięcy temu odbyła się dyskusja na ten sam temat, że nie aż tak dużo się zmieniło. No więc mówiąc ironicznie, Morze Południowochińskie istnieje, jest 11 razy większe od Polski, 10 państw na nim leży, nie wszystkie to same z członkami ASEANu. Trwa to, co się w języku dyplomacji po francusku nazywa fait accompli, czyli fakty dokonane. Jeżeli chodzi o kontrolę przez Chiny archipelagu Wysp Paracelskich, i jeżeli chodzi o Spratly, to też jest status quo, przy czym bardziej skomplikowane, bo z tych 45 wysepek, jak się liczy, różne kraje mają różne rzeczy pozajmowane, prawda, trwają budowy, więc to jest status quo. Z dzisiejszego punktu widzenia status quo ante. Oczywiście pojawiały się pomysły, jak to rozwiązać. Nawet 3 lata temu jeden z trybunałów haskich, bo w Hadze to jest aż tyle trybunałów, w Hadze jednej z dwóch stolic konstytucyjnych Niderlandów, bo drugą jest Amsterdam, działa poza Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, który jest jednym z głównych organów ONZ-u. Działają takie trybunały, powiedziałbym w cudzysłowie branżowe, bo do spraw badania zbrodni w Jugosławii i w Rwandzie, notabene byłem w Rwandzie miesiąc po tej tragedii z ramienia Europy. Nie zapomnę tego, do końca życia trupy leżały
pod oknami, a prezydent Rwandy, który już nie jest prezydentem, a wtedy obecny prezydent Kagame był wiceprezydentem, mówili, że naszą trzyosobową delegację nie mają jak przywitać, tak mi się zrobiło, a tu trupy leżą na ulicach, a oni mówią, że żałują, że nie mogą przywitać nas i podjąć nas alzackim winem. Więc to naprawdę jedna z bardziej przejmujących rzeczy, którą pamiętam ze swojej działalności międzynarodowej. Ale co się zmieniło, bo poproszono mnie, żeby powiedzieć coś w ciągu 15 minut, więc będę patrzył na zegarek. No zmieniło się bardzo dużo, jednak przede wszystkim zmienili się nie główni gracze, tylko zmieniła się pozycja w moim przekonaniu głównych graczy. Ogromnie wzmocniła się pozycja chińska i ze względu na sytuację wewnętrzną, 19 zjazd KPChin w końcu października, kadrowej partii, 89-milionowej, ale kadrowej. Ja miałem okazję znać niektórych liderów tej partii, pamiętam Hu Jintao, jeszcze zanim został oczywiście sekretarzem generalnym partii. Wreszcie zmiany w statucie partii chińskiej i zmiany w konstytucji Chin, które powodują teraz, że nie ma ograniczenia tego, co wprowadził Deng Xiaoping. Ograniczenia do dwóch kadencji, no w każdym razie ten plan, który został zarysowany przez kierownictwo chińskie i Xi Jinpinga, no jest niezwykle ambitny. Ja zakończę to pewną tezą, ale to jeszcze za 10 czy 12 minut. Zmieniła się też oczywiście sytuacja Stanów Zjednoczonych pod każdym względem. Przy okazji, to jest temat na osobne badanie, ale ja gdy obserwuję to, co się dzieje, to dostrzegam coraz większą rolę przypadku, zbiegów okoliczności, a nawet chaos. Terry Pratchett, w Polsce dość popularny autor cyklu Świat dysku, ukuł kiedyś takie genialne powiedzenie, no zmarł niestety 3 lata temu, dlaczego chaos wyciąża zawsze z porządkiem? Bo jest lepiej zorganizowany. Proszę Państwa, kto mógłby przypuszczać, że premier Cameron, ja jego akurat nie znałem, znam bardzo dobrze Blaira, wyjątkowo dobrze, że premier Cameron z powodów egoistycznych wpadnie na pomysł dla umacniania swojej pozycji w partii Torysów, żeby zorganizować Brexit. Nikt nie wierzył, że to się zna. Kto wierzył, że w 2015 roku historyczne błędy popełni SLD, tak się rejestrując, a wystarczyło, żeby się zarejestrował jako komitet wyborców z progiem 5% bez subwencji, miałby z tym wynikiem marnym przy popieraniu razem przez środowiska liberalne, Gazetę Wyborczą, takich rozsądnych ludzi, który też jest związany z kolegium Civitas, jak redaktor Jacek Grzechowski, żeby osłabić SLD, aż osłabiło tak, że zabrakło nam 60 tysięcy głosów do przekroczenia progu, bo razem dostał 550 tysięcy głosów, mamy 1 200 000. I wszystkie te głosy poszły do piachu i nagle Prawo i Sprawiedliwość w sposób demokratyczny, bo takie były reguły, zdobyło bezwzględną większość w obozie parlamentu. A tak nie miałoby większości. Kto mógłby przypuszczać, ja patrzę na zegar, kto mógłby przypuszczać, że Macron, który nigdy nie był nigdzie wybierany, zostanie prezydentem w sytuacji, gdy było dwóch mocnych kandydatów i gdyby Fillon nie wygrał z byłym premierem z Bordeaux, to nigdy by nie wygrał wyboru. I wreszcie, kto by mógł przypuszczać, że Donald Trump, a byłem wtedy na przylądku Horn, nie chciałem wierzyć, jak przez telefon satelitarny dowiedziałem się, że wygrał Trump, jako człowiek, który trochę znał Stany Zjednoczone, był tam 3 lata i prawdopodobnie był we wszystkich 50 stanach USA, co niczego nie znaczy. Znaczy, że się nie orientowała, prawda? Więc rola przypadku kolosalna. Dzisiaj zresztą mówiąc o Stanach Zjednoczonych, największe pytanie jest takie, to jest zagadka. Nie tylko dla tych, którzy przeczytali książkę Fire and Fury. Dlaczego, mimo że administracja, nie lubię tego słowa, czyli rząd Trumpa, administracja w Stanach Zjednoczonych, 3 miliony ludzi, no, 320 milionów populacji, która jest krytyczna wobec Rosji, Putina, nigdy tej krytyki nie wypowiedział osobiście Trump. Żadnej. No i wreszcie Rosja, która
jest jednak umocniona. Wprawdzie nie doszło do spotkania Trumpa z Putinem, jak to miało być w trakcie 12-dniowej wizyty w listopadzie Trumpa w 5 państwach Azji i razem i także na szczycie w Da Nang, na szczycie APEC-u, gdzie miało dojść do spotkania. Przypomnijmy, że on był też na szczycie ASEANu na Filipinach. No w każdym razie, gdy patrzy się na tę sytuację w Azji, no to jedyne, co być może najważniejsze, co się stało w ciągu tych 10 miesięcy od naszego spotkania, to był jednak wątek koreański. Przypomnę, Korea Północna, miałem okazję być w Korei Północnej bardzo dawno jeszcze temu. Korea Północna stała się 9. państwem, które ma zasięg, które ma dostęp do broni nuklearnej. Z czego 6 to są państwa azjatyckie. Czyli Chiny, Rosja, no, która jest większość państwem azjatyckim, Indie i Pakistan, Izrael i Korea Północna. I to być może jest zupełne nowum, ja zresztą za chwilę zakończę to pewną puentą, to jest zupełne nowum, ponieważ wszystko na to wskazuje, że dojdzie do szczytu amerykańsko-północno-koreańskiego. I to pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych w dzisiejszej polityce międzynarodowej. To może że powiem tylko to, czym chciałem zakończyć, chociaż ta teza będzie może postawiona specjalnie w sposób uproszczony. Otóż ona jest taka. W zasadzie świat jest ponad 200 państw, w tym są oczywiście państwa upadłe, są państwa, które Amerykanie znają, rock states, są para państwa, nie wiem, typu Abchazji, prawda, czy Naddniestrza. W ONZ jest tylko 193. Są państwa, które de facto istnieją, nie należą do ONZ-u i tak dalej. W zasadzie świat wydaje się, że zmierza w kierunku dwóch duetów. Jeden duet, w którym decydującą rolę będzie odgrywać linia Waszyngton-Pekin, czyli linia gospodarcza. Pekin w przyszłym roku stanie się największą z punktu widzenia PKB. Ja nie jestem zwolennikiem brania pod uwagę tylko PKB, znacznie na przykład lepsze i taka mądrzejsze i bardziej całościowa jest spojrzenie ONZ-owskie na Human Development Index, gdzie się bierze pod uwagę również wątki zdrowotne, czyli śmiertelność niemowląt na 10 tysięcy urodzeń, także wątki wykształcenia. Ale pod względem PKB Chiny wyprzedzą w przyszłym roku Stany Zjednoczone. Więc ten wątek. Oczywiście, że zbliżają się jakby trzecie państwo, które za chwilę demograficznie wyprzedzi Chiny, to są Indie. Notabene Trump, nie wiadomo, przecież on, przepraszam, że to powiem, trochę przypomina Wałęsę, prawda, który mówił, że napisał wiele książek, ale przeczytał po jedną. No, sam na to nie mógł wpaść, ale Trump używał kilkakrotnie pojęcia Indo-Azja. Tak? I rzeczywiście współpraca amerykańska, to nie dotyczy tego obszaru, o którym mówiłem, ale ma ogromne znaczenie. Populacyjnie za 2-3 lata Indie wyprzedzą Chiny. W obu państwach brakuje 100 milionów ludzi. Prawda? To jest, przepraszam, 100 milionów ludzi, ale teraz się poprawię, 100 milionów kobiet. Co jest ogromnym problemem społecznym, nie tylko. W Chinach wiadomo, ze względu na długo panującą politykę jednego dziecka, nie wiadomo dlaczego wszyscy chcieli mieć dziewczynki. Później dano to możliwość, jeżeli ktoś miał pierwszą dziewczynkę. No a teraz jest to dużo bardziej liberalne. A w Indiach brakuje 100 milionów kobiet, dlatego że jak ktoś ma córki, to jest nieszczęście, bo trzeba zapłacić posag. Mieć 3 córki, 3-4 córki, nie daj Boże. To jest największa tragedia. No więc Indie są graczem, a populacyjnie wyprzedzą ludzi. Kto z nas, bo tutaj są ludzie, którzy się zajmują Azją, to wiedzą, ale gdybyśmy wyszli nawet, nie wiem, na jakimkolwiek dobrym uniwersytecie,
może nie tylko w Polsce, i zapytali, kto zna stan Uttar Pradesh ze stolicą w Patna, w którym kiedyś byłem, ale to byłem parę dni, no, to nic nie znaczy, który ma 200 milionów, prawda, i jest większy niż tyle ma co Pakistan i tak dalej. Więc czy ilu ludzi, prawda, odpowie właściwie na pytanie, jakie jest największe miasto świata? Nie już Tokio, nie Meksyk, tylko Chongqing, prawda? Czyli się trochę sztucznie administruje. To widać wyraźnie, gdzie to się dzieje. No więc pierwszy duet to jest duet gospodarczy. I drugi duet militarny, i nie tylko ze względu na ostatnie enuncjacje prezydenta Putina, to jest duet Rosja-Stany Zjednoczone z jednego względu. I to proszę mi wierzyć jako człowiekowi, który kończył chemię i trochę się na tym zna. I ja miałem okazję być kilkakrotnie w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Przygotowałem kiedyś raport na temat, który był związany z próbami, i to było sukcesem, porozumienia z 2015 roku sześciu państw, tym pięciu mocarstw i szóstym były Niemcy, porozumienia pokojowego z Iranem, które teraz Trump chce bezmyślnie zmienić, tak jak zrezygnował i z porozumienia transatlantyckiego, i z porozumienia transpacyficznego. Na szczęście inne państwa zachowują racjonalność i pozostałe państwa z porozumienia transpacyficznego podziały, łącznie z Japonią, co jest ciekawe, my nadal będziemy to robili. Nie poruszam też wątku wojny handlowej, bo na wojnie handlowej, bo to jest niby dotrzymanie przez Trumpa słowa, to Amerykanie chyba przegrają, to Chiny wprowadzą jeszcze większe swoje cła. Ale wracam do wątku militarnego. Dlaczego tylko te dwa państwa? No z tego względu, że oczywiście z tej dziewiątki, tam są państwa, tak jak Izrael, które się nie przyznają, że mają broń atomową, ale tylko dwa mają możliwość tak zwanego drugiego uderzenia. Co to znaczy? To znaczy, gdyby teoretycznie Rosjanie, czysto hipotetycznie, zaatakowali Los Angeles, San Francisco, Waszyngton czy Nowy Jork, to Amerykanie mają możliwość odpowiedzi, ponieważ oba państwa utrzymują przez 24 godziny na dobę okręty podwodne z bronią atomową i samoloty z bronią nuklearną. I gdy doszło do słynnej wielkiej tragedii, gdy zatonął okręt atomowy Kursk w roku 2000 i Amerykanie, może inaczej, Amerykanie próbowali, najbliżej byli Norwegowie, bo to było na Morzu Barentsa, próbowali pomóc, bo tam była grupa kilkudziesięciu, tam łącznie było 140 marynarzy, żeby pomagać. Rosjanie na to nie wyrazili zgody, więc nie wiadomo, czy były tam jakieś rzeczy tajne, czy nie. Wtedy notabene to jest okrutne to, co powiem, ale powróciło stare pytanie filozoficzne w postaci okrutnego żartu. Co jest ważniejsze w życiu? Mieć szczęście, czy być zdrowym? I wszyscy odpowiadają zawsze na ogół, być zdrowym. A na to była riposta, a na Kursku wszyscy byli zdrowi. Czy gdyby Amerykanie, nie wiem, oszaleli, prawda, i zaatakowali Moskwę, Petersburg, czy Jekaterinburg, dawne Swierdłowsk, trzecie miasto rosyjskie, to Rosjanie na to mają drugą odpowiedź. I to, co pierwszy raz wybitny fizyk Oppenheimer, jeden z twórców broni atomowej i pracujący razem z między innymi z dwoma Polakami nad projektem Manhattan, to, co zostało sformułowane jako dylemat dwóch skorpionów, które są w jednej próbówce. I to paradoksalnie zapewnia bezpieczeństwo. Czyli na pytanie wykraczające poza Azję, Pacyfik, czy dojdzie do trzeciej wojny światowej, odpowiadam zdecydowanie, że nie dojdzie, prawda? Nie dojdzie, bo to nie jest tak, prawda, że jeżeli za prezydentem amerykańskim, a miałem okazję poznać dwóch osobiście prezydentów amerykańskich, którzy nie będą niezbyt lotnego, że powiem okrutnie, idzie gość z walizką szyfrów, to nie znaczy, że on może nacisnąć w każdej chwili, bo tam są specjalne zabezpieczenia, podobnie jest system rosyjski, trzyetapowy i tak dalej. I to jest jakby pozytywna wiadomość. Więc uważam, że tak będzie świat
zmierzał w dużej mierze w kierunku tych dwóch duetów i to się będzie też odciskało na tym wszystkim, co się będzie działo nie tylko, bo to jest minorum gentium wokół Morza Południowo-Czuńskiego, ale w całej Azji. Dziękuję i przepraszam, że mówiłem chyba ciut dłużej niż kwadrans. Dziękuję bardzo. To teraz Pawle, powiedz nam proszę, jaka jest rola tego sporu na Morzu Południowochińskim w kontekście... Szersze. No, w kontekście ewentualnej, nie wiem, czy trzeciej wojny światowej, raczej nie. Są takie profile, jak wiemy w internecie, które sugerują, że będzie trzecia wojna światowa i zacznie się ona na Morzu Południowochińskim, ale rozumiem, że jesteśmy dobrej myśli. Główne informacje są, że były zawsze na Łotwie i wiadomo w jakim mieście, prawda? Albo w Narwie, albo w tamtym okolicy. To proszę Cię, Pawle, jakbyś mógł nam przedstawić. Może na początek słów kilka o tej mapce, co widać za naszymi plecami. Think Tank Asia Maritime Transparency Initiative przygotował interaktywną mapę, co kto ma na Morzu Południowochińskim. Proponowałbym zacząć od państw chińskich. Właśnie te czerwone kropki to są obiekty kontrolowane przez Chińską Republikę Ludową. Sporo z nich to są właśnie te słynne sztuczne wyspy, gdzie pobudowano lotniska pozwalające pomieścić pułk lotniczy razem ze wsparciem, czyli 75 do 80 samolotów. A to powoduje, że lotniczo Chiny są w stanie, wykorzystując jedną taką wyspę, przydusić do ziemi dowolnego innego konkurenta na Morzu Południowochińskim. Na drugiej stronie skali jest Republika Chińska, bardziej znana jako Tajwan, która, tutaj to są wyspy Pratas, ale bezpośrednio nie ma dole wysp Pratli. To tutaj jest wyspa Ituaba, zwana też wyspą Taiping. Jedna, nieduża, ale za to najsilniej fortyfikowana ze wszystkich. Żeby było ciekawiej, najwięcej wysp kontroluje obecnie Wietnam. Wietnam to są pomarańczowe kropki. Zielone kropki to są Filipiny. To przede wszystkim ta słynna ławica Scarborough. Nie wiem, czy się uda znaleźć. I wreszcie ostatnie państwo, Malezja. Kropki, czy u mnie na monitorze widać je jako ciemnoniebieskie. Swoją drogą warto jeszcze przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy 30. rocznicę bitwy o wyspy Spratly, gdzie Chińczycy zaatakowali wówczas Wietnam. Po stronie wietnamskiej było zdaje się nawet 64 ofiary. Wietnamczycy do dzisiaj pamiętniają tamte wydarzenia, w trakcie których utracili nieco terytorium. 14 lat wcześniej jeszcze była bitwa o wyspy Paracelskie, gdzie Chiny Ludowe upadającemu wówczas Wietnamowi Południowemu odebrały. W zeszłym roku w trakcie debaty jeszcze był z nami dr Ladu Jung z Wietnamu i się zastanawialiśmy, czemu właśnie wtedy, w 74 albo 88, Chiny nie poszły za ciosem i nie zajęły resztę. W 74 była całkiem dobra okazja. Nie zrobiły tego, co zmusiło do budowy sztucznych wysp, ponieważ wszystko nadające się pod budowę zostało zajęte przez inne państwa. Ale tych obiektów na Morzu Południowochińskim jest całkiem sporo. Dużo skał, raf, wysepek nie nadających się do niczego, chyba że ktoś włoży grube miliardy na budowę sztucznych wysp. I te niebieskie kropki to są obiekty niezajęte przez nikogo. Jak widać, jest ich mnóstwo. Tutaj pomarańczowe trójkąty dochodzą, czyli wszelkiej maści skały. Może w powiększeniu to jakoś lepiej będzie widać. Wreszcie obiekty, które wychodzą
ponad powierzchnię morza jedynie w trakcie odpływu, plus cała masa obiektów zanurzonych cały czas. Rafy, skały, mielizny, łachy. Ale właśnie, nie o to chodzi. No, Chiny by tak bardzo nie zabiegały o te wyspy, gdyby nie chodziło o coś więcej. Ostatnio jak sprawdziły o kilka instytucji międzynarodowych, w tym administracja amerykańska, spodziewane rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego pod dnem Morza Południowochińskiego, aż tak rewelacyjnie wielkie, nie są. Na pewno daleko im do Arabii Saudyjskiej, raczej porównuje się teraz z Zatoką Meksykańską. Ale fakt, gra jest warta świeczki. Ale to, co jest najważniejsze, to w tym wypadku morskie szlaki komunikacyjne, nowy jedwabny szlak. O co chodzi? U nas głównie mówi się o lądowej nitce jedwabnego szlaku, która biegnie, według tego, co mówią polskie media, z Chongqingu do Łodzi. No, jest to oczywiście bzdura, bo to jest cała sieć połączeń. W styczniu fetowano przybycie pierwszego pociągu z bodajże Yantai do Londynu, więc dla Brytyjczyków to będzie najważniejsza linia. Niemcy promują linię Chengdu-Duisburg, która tak się składa, że przebiega przez Łódź. A w zasadzie każde państwo w Europie ma jakieś swoje połączenie. Ogólnie rzecz biorąc, kolejowe połączenia z Europą utrzymuje 35 chińskich miast. Ze strony europejskiej to są 34 miasta. Jak podają rosyjskie koleje, przez terytorium Rosji w ubiegłym roku przewieziono z Chin do Europy i z Europy do Chin mniej więcej 300 tysięcy TEU, czyli odpowiedników kontenerów 20-stopowych. No dodajmy, że są jeszcze inne połączenia, ale i tak gro ładunku przebiega, jest przewożone przez Rosję. W tym samym czasie, w tym samym roku 2017, to już podaje ONZ, z portów chińskich do europejskich przewieziono ponad 15 milionów kij. W drugą stronę poszło ponad 7 milionów, sumarycznie dało 23 miliony TEU. Krótko mówiąc, widać, że transport morski jest dużo poważniejszy w skali od lądowego. Co ciekawe, brytyjski ośrodek badawczy IPS przeprowadził badania, z których wynika, że transport kolejowy na tym szlaku Chiny-Europa pod względem liczebności przewożonych ładunków ustępuje nawet TIR-om. Krótko mówiąc, w latach 2010-2017 mniej więcej nieco ponad 2% towarów przewieziono koleją. TIR-ami to było jakieś 3,5-4%. Fakt, że transport kolejowy rozwija się bardzo szybko, ale to cały czas najważniejszy pozostaje Morze Południowochińskie, transport morski. Morze Południowochińskie odgrywa tutaj o tyle istotną rolę, że tędy właśnie biegnie ta główna nić komunikacyjna. Hongkong, Shenzhen, Fujian, Szanghaj. To jest cała ta wielka linia. I ciśnina Malakka. Są propozycje, czy Indonezja mocno proponuje cieśninę Lombok-Sunda, ale dla Chin to nie bardzo zmienia sytuację, bo oni cały czas muszą przepłynąć przez Morze Południowochińskie. I jeżeli w wypadku tej trzeciej wojny światowej, czy powiedzmy trzecia wojna światowa wersja beta albo demo, do tego dojdzie, to Amerykanie i ich sojusznicy mogą założyć daleką blokadę.
I to jest to wąskie gardło cieśniny Malakka, dlatego Chińczycy, to jest akurat przykład transportu ropy naftowej, starają się zrobić wszystko, żeby to ominąć. No, jak widać z tej mapy, 83% ropy importowanej drogą morską do Chin przechodzi przez cieśninę Malakka. No więc no, zabezpieczenie tego punktu wyjściowego i końcowego morskiego jedwabnego szlaku i dostaw ropy jest strategicznym wyzwaniem dla Chin. Z drugiej, tutaj co jeszcze trzeba dodać? Chodzi o wyspę Hainan. Tutaj bliżej nie wiadomo, czemu nie zaznaczono jako część Chin. Tam jest główna baza chińskich atomowych okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi. No i również ośrodki, które nominalnie kontrolują wyspy Paracelskie administracyjnie. Tak. I jeszcze trzeba by dodać, że tam też są kosmodromy chińskie. Czyli to też trzeba zabezpieczyć. Zresztą kilka lat temu ogłoszono, że właśnie Hainan będzie tym chińskim odpowiednikiem w przylotkach Kanawy. Ale lepiej, że się u nas zna, że tam są organizowane imprezy typu Miss Świata. Też. Też przyjemność. Krótko mówiąc, też jest to taki główny cel podróży turystycznych z Chin, bardzo promowany zresztą. Mamy nie patrzeć, piękna, tropikalna wyspa, warunki fantastyczne. No ale pod tym miłym otoczeniem wychodzą twarda geopolityka. To jest też to, co twierdzi Robert Kaplan, że zajęcie czy objęcie kontroli nad Morzem Południowochińskim to będzie dla Chin jak w XIX wieku dla Stanów Zjednoczonych objęcie kontroli nad Morzem Karaibskim. Nie jest to do końca trafione porównanie, ponieważ w basenie Morza Karaibskiego nie ma nikogo, kto mógłby się przeciwstawić Stanom Zjednoczonym, a w basenie Morza Południowochińskiego są już państwa, które mogą uczynić konfrontację, taką gorącą konfrontację. Może nawet nie tyle, co nie, powiedzmy otwarcie, nie opłacalne, bo w tym kierunku idzie Wietnam, w tym kierunku też w jakimś stopniu idą Malezja i Indonezja. Coś usiłują robić Filipiny, ale tam marynarka wojenna była przez lata zaniedbywana i dopiero się podnosi. Ale w pobliżu też jest Australia. Tutaj ciekawe doniesienia z ostatnich dni. Partnerstwo strategiczne i współpraca wojskowa Australii z Wietnamem. I to, co przedwczoraj chyba ogłosił prezydent Indonezji, Australia powinna zostać członkiem ASEAN. Jak do tej pory ASEAN nie popisał się w zarządzaniu kryzysem na Morzu Południowochińskim. Przyłączenie Australii do organizacji jednak zmieni tutaj równowagę sił w regionie, zwłaszcza, że Australia też od kilku lat prowadzi regularnie swoje operacje swobody żeglugi na Morzu Południowochińskim. Ale jest wapek i mało tak. Kto pamięta, że formalnie istnieje już Anzus, tyle że bez Nowej Zelandii. Bez Nowej Zelandii, właśnie. Też Australia jest wybrana jako potencjalny członek tego kłada, który ta idea pojawiła się jakieś 10 lat temu, ale potem Indie ogłosiły, że nie są zainteresowane, Australia też średnio na to patrzała. To dopiero jesienią zeszłego roku zostało wznowione. Australia, Japonia, Stany Zjednoczone, Indie. Fakt, że to cały czas jest jeszcze w sferze takiej mocno koncepcyjnej. Powiedzmy otwarcie. I o co chodzi Chinom, że kontrola nad Morzem Południowochińskim i do pewnego stopnia zdominowanie państw tego regionu umożliwia Chinom swobodne wyjście poza pierwszy łańcuch wysp, czyli to ciągnące się od Japonii, wyspy Ryukyu, Tajwan, Filipiny, aż do Borneo.
wyjście tutaj, no, no powiedzmy, że na otwarte wody Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego, a to już umożliwia odgrywanie roli globalnej, ale też zabezpieczenie nici życia, czyli morskich szlaków komunikacyjnych. Jak już wspominałem, no, transport drogą morską między Chinami a Europą to jest w obie strony mniej więcej 23 miliony kiju. Przez Pacyfik to też jest 23 do 24 milionów kiju. Czyli no, naprawdę gra warta świeczki, a pamiętajmy że cały czas, że Chiny są gospodarką opartą o eksport. Próby zwiększania popytu wewnętrznego jeszcze nie przyniosły aż tak wielkich rezultatów, a inne państwa gospodarki eksportowe, też europejskie, Stany Zjednoczone, Japonia dobijają się do drzwi, bo rosnąca klasa średnia to jest bardzo atrakcyjny rynek zbytu i w tej chwili już chociażby Niemcy usiłują zorganizować no, spolu też z Francją i Włochami jakąś akcję w ramach Unii Europejskiej właśnie szerzej otwierającą drzwi do chińskiego rynku wewnętrznego. Czyli, krótko mówiąc, pozornie te nieznaczne wyspy jednak mają bardzo duże, powiedzmy wręcz globalne znaczenie. Z punktu widzenia chińskich ambicji są nawet ważniejsze od Korei Północnej, która jest problematyczna, ale użyteczna, bo odwraca uwagę Stanów Zjednoczonych i też jest, no, powiedzmy, takim cierniem w boku dla Waszyngtonu. Widzę, że muszę kończyć i w tym momencie kończę. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Morze Południowochińskie jest nie tylko, można powiedzieć, kością niezgody w Azji, ale w tym sensie również kością niezgody u nas w Europie. Damian Wnukowski przedstawi nam teraz, w jaki sposób Unia Europejska postrzega konflikt na Morzu Południowochińskim. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Unia Europejska nie jest, jak wiem, bezpośrednio zaangażowana w spory na Morzu Południowochińskim, ale chociażby z tego, co już Paweł przed chwilą przytoczył, widać, że spór ten nie jest, czy te spory, oczywiście jest ich wiele w różnych konstelacjach, jest dla niej istotny. Przynajmniej z trzech przyczyn. Pierwsza to, o czym przed chwilą mówił Paweł, czyli kwestie gospodarcze i bezpieczeństwo szlaków komunikacyjnych. Handel obecnie między Unią Europejską a Chinami, które są drugim największym partnerem gospodarczym, handlowym Unii Europejskiej po Stanach Zjednoczonych. W zdecydowanej większości, tu Paweł przytaczał szacunki, ile to towarów, jakiej wartości trafia do obu partnerów szlakiem lądowym. Wychodzi z tego, że na trasę morską przypada około 90, nawet ponad 90% wartości wszystkich towarów. To jest pomiędzy tylko Unią Europejską a Chinami to jest ponad pół biliona euro rocznie, a z kolei między Unią Europejską a ASEANą, który jest trzecim największym partnerem, biorąc wszystkie 10 krajów ASEANu pod uwagę, jest trzecim największym partnerem handlowym Unii, to jest ponad 200 miliardów euro. Tak więc widać, że to są sumy ogromne i firmom zarówno azjatyckim, jak i europejskim zależy na tym, żeby te szlaki były drożne, żeby były bezpieczne. I co będę, na co będę wskazywał później, na tym opiera się dość słaby, ale jednak głos Unii Europejskiej w stosunku do sporów na Morzu Południowochińskim, żeby przede wszystkim zabezpieczyć szlaki handlowe, wolność żeglugi, i żeby nie doprowadzać do sytuacji, które mogłyby zagrozić handlowi pomiędzy Europą a Dalekim Wschodem. Druga rzecz, dla której Unia Europejska interesuje się Morzem Południowochińskim, to jest kwestia postrzegania Unii jako takiego, powiedzmy, gracza ważnego w stosunkach międzynarodowych, jako popierającego prawo międzynarodowe, jego prymat w stosunkach pomiędzy państwami, czy takiego mocarstwa normatywnego, byśmy chcieli powiedzieć, soft power trochę, na czym Unia właśnie buduje swój wizerunek na świecie. I to jest bardzo poważny test dla Unii Europejskiej, jak z jednej strony
mocno opowiedzieć się za respektowaniem prawa międzynarodowego, co ma miejsce na Morzu Południowochińskim ze strony przede wszystkim Chin, a z drugiej strony, żeby to nie zagroziło żywotnym interesom, czy politycznym, czy gospodarczym. I tutaj to jest powiązane z trzecim punktem, czyli dla którego Morze Południowochińskie jest ważne i reakcja Unii jest ważna na te spory, czyli relacje z Chinami. To jest oczywiście, jak już wspomniałem, drugi partner handlowy, ale też ważny partner w innych sprawach globalnych, szczególnie na pierwszy plan wybija się w ostatnich miesiącach, już ponad roku od inauguracji prezydenta Trumpa, wspieranie wolnego handlu na świecie i globalizacji, wspieranie tych trendów na świecie, chociaż ze strony Chin to jest w dużej mierze deklaratywne bardziej niż faktyczne działanie. Tu Paweł wspominał o otwarciu rynku chińskiego, więc to jest takie, powiedzmy, jednotorowe ze strony Chin, żeby otwierać rynki dla chińskich towarów i usług, natomiast chiński rynek niekoniecznie, ale mimo wszystko retorycznie nawet Unia ma tutaj wsparcie, no i oczywiście kwestie ochrony klimatu, w których przy wycofaniu się Stanów Zjednoczonych Chiny są bardzo ważnym partnerem. Więc te trzy rzeczy, gospodarka, ten wizerunek Unii jako ważnego tutaj gracza promującego prawo międzynarodowe i stosunki z Chinami, to wszystko splata się na reakcję Unii na to, co się dzieje w Azji Południowo-Wschodniej. I tu chciałem przejść do krótkiego omówienia tego, jak sama Unia, ale też poszczególne kraje w ramach Unii reagują na to, co się dzieje na Morzu Południowochińskim. Oczywiście nie będę reanalizował wszystkich 28 stanowisk, bo to jest, czy 27, jeżeli liczymy z Wielką Brytanią lub nie. Natomiast kilka takich symbolicznych rzeczywiście postaw, które się ujawniły w ostatnich latach. Co można stwierdzić po Unii jako całości w ostatnich kilku latach? Jest to działalność reaktywna, czyli właściwie tylko w sytuacji, kiedy coś dzieje się na Morzu Południowochińskim, jest jakieś wydarzenie, przy jakiejś okazji, gdzie spotykają się unijni politycy z partnerami z Azji Południowo-Wschodniej, ten temat jest podnoszony. Raczej sama Unia nie wychodzi z takimi inicjatywami, chociaż w 2012 roku wytycznych dla działalności, dla polityki Unii w Azji Wschodniej jest zapisane, że to, co się będzie działo w Azji Wschodniej, w Azji Południowo-Wschodniej i na Morzu Południowochińskim, jest ważne dla Unii, jest ważne dla gospodarki, dla ładu międzynarodowego opartego na prawie, czyli na tym, na co zależy Unii. Ale to jest dokument tylko, który rzeczywiście później z wdrożeniem, no właściwie było to realizowane tylko przez stanowiska Unii Europejskiej przy poszczególnych okazjach. Pierwsza taka większa to było w 2014 roku przy wkroczeniu, czy też wejściu takiej platformy wiertniczej chińskiej na tereny, na wody wyłącznej strefy ekonomicznej Wietnamu, gdzie Unia w jakiś sposób musiała zareagować też na te głosy wśród opinii publicznej, też samego Wietnamu, ASEAN, na działania chińskie. No i tam potępiono, czy tam wyrażono, powiedzmy, zaniepokojenie i wezwano do tego, żeby nie podejmować akcji jednostronnych, co było skierowane przeciwko Chinom, ale to no była też reaktywna, była to reakcja na to, co działo się w danym momencie. Rok później, półtora roku później, w grudniu 2015, tutaj też takie przykłady, bo chciałem pokazać, jak to działało przy okazji spotkania z wizycie w Brukseli premiera Wietnamu. To już był czas, kiedy Chiny mocno działały nad budową tych sztucznych wysp i dużo specjalistycznej floty chińskiej działało już na Morzu Południowochińskim. Wtedy Unia Europejska wyraziła sprzeciw wobec budowie tych wysp, usypywaniu ich, czyli tworzeniu sztucznych tworów, przez które Chińczycy mieli rozszerzyć swoje wpływy w regionie. Przy okazji takie chyba najświeższe wydarzenie z jesieni ubiegłego roku, kiedy był szczyt Unia Europejska-ASEAN, świętowano 40. rocznicę ustanowienia wzajemnych relacji. Też chciano wyrazić swoje poparcie dla państw regionu w sporach z Chinami. I tutaj też Unia Europejska w komunikacie razem z przedstawicielami ASEAN wezwała do tego, żeby respektować prawo międzynarodowe,
i rozwiązać te spory. Takie są właściwie sformułowania zawsze obecne w sposób pokojowy i przy współpracy wszystkich stron. Natomiast największym takim wskaźnikiem tego, jak w łonie samej Unii Europejskiej kwestia Morza Południowochińskiego jest postrzegana, była reakcja Unii na werdykt Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze z lipca 2016 roku. I wiele państw i regionu i też sojuszników Unii na świecie było rozczarowanych reakcją Unii. Nie dość, że zostało wydane oświadczenie dopiero 3 dni po wydaniu tego werdyktu, to zostało ono bardzo mocno rozmyte. Wynikało to z rozbieżności pomiędzy państwami w samej Unii Europejskiej, a właściwie wskazywano na takich trzech głównych hamulcowych, można powiedzieć. Hamulcowych trochę z różnych przyczyn, aczkolwiek powiązanych ze sobą. Pierwsza to była Grecja, która w czasie kryzysu gospodarczego, najbardziej dotknięte państwo, członek Unii Europejskiej, szukała w dużym stopniu pomocy u Chińczyków, czy to jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, czy o zakup obligacji. I rzeczywiście Chińczycy dość mocno weszli do Grecji w tym czasie. Największym takim, najbardziej symbolicznym projektem było przejęcie przez firmę COSCO, jedną z największych grup operatorów portowych, logistycznych na świecie, portu w Pireusie, który teraz jest mocno rozbudowywany. No i Grecy nie chcieli po prostu antagonizować Chin, z którymi w tym czasie kryzysu nawiązali bardzo bliskie relacje. Drugim krajem, który oponował przeciwko mocnemu stanowisku Unii, były Węgry. Węgry nie dość, że poparły Chiny jeszcze przed wydaniem wyroku, czy też patrzyły bardzo przychylnie na stanowisko Chin w sprawie Morza Południowochińskiego, to też jasno opowiedziały się za Chinami w kwestii przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej, co też w relacjach Unii z Chinami cały czas jest punktem spornym, ale Węgrzy tutaj się włamali jednostronnie, poparli te dążenia, więc na tych dwóch polach w 2016 roku Węgrzy pokazali, że to trochę równoważenie Europy i inwestycji z Unii Europejskiej tymi wpływami ze wschodu jest dla nich bardzo ważne i ten gest Morza Południowochińskiego miał tego dowodzić. Przepraszam, jedno zdanie, bo mało kto już dzisiaj pamięta, że w latach 90. przed przejęciem, przed powrotem Hongkongu do Chin i później Macao do Chin, Węgrzy mieli nawet ministerstwo. Był specjalny minister w rządzie zajmujący się relacjami węgiersko-chińskimi. Dlatego, że idea była taka, że nie było wiadomo, co się stanie i ci bogaci dżentelmeni, nie tylko miliarderzy z Hongkongu, szukali sobie drugiego miejsca i wtedy była bardzo duża społeczność chińska w Budapeszcie zwłaszcza, która liczyła na kilkadziesiąt tysięcy osób. Ale ministerstwo to w historii trudno znaleźć coś takiego, żeby 10-milionowy kraj zrobił sobie ministerstwo stosunków, prawda, w sprawie 1,5-miliardowym i coś z tego wyszło. Co więcej, chyba teraz obywateli Chińczyków, obywateli węgierskich też jest sporo, bo wprowadzili takie zachęty dla zakupu obligacji węgierskich. Od razu można dostać obywatelstwo i poruszać się po strefie Schengen, więc są różne mechanizmy, stosują Węgrzy, żeby dobre relacje z Chińczykami utrzymywać. Trzecim krajem, który oponował przeciwko silnemu stanowisku i poparciu dla tego wyroku, była Chorwacja. Z przyczyn, oczywiście też były wtedy w tym czasie plany, żeby Chińczycy zainwestowali w port w Rijece, czyli po Pireusie, to miał być drugi taki punkt wejścia Chin od południa do Europy Środkowej i na zachód. Z tego co wiem, z tych planów niewiele wyszło i Chińczycy wycofali się. Natomiast Chorwaci przede wszystkim nie chcieli poprzeć twardo stanowiska wyroku z Trybunału Arbitrażowego, bo sami są uwikłani w spór ze Słowenią o Zatokę Tira, z którego zresztą wycofali się i tak trochę zbojkotowali o działalność Trybunału, więc w ich interesie było też to, żeby ten wyrok nie był mocno popierany na świecie. Tak więc Unia przez sprzeciw szczególnie tych trzech krajów musiała bardzo ogólnikowo napisać, wyrazić swoje stanowisko o wyroku Trybunału. Nie wspomina się jednoznacznie o Chinach nawet, była tylko właśnie
tak jak przy poprzednich okazjach, o pokojowym rozwiązaniu środkami dyplomatycznymi i żeby prawo było respektowane oczywiście i żeby poprzez dyplomację dojść do rozwiązania tej sytuacji. Więc to jest jedna grupa krajów, natomiast w ostatnim czasie zauważalne jest też trochę inne podejście państw zachodniej Europy, szczególnie mówię tutaj o Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech, które chociażby w ramach grupy G7 w zeszłym roku dość mocno opowiedziały się za tym, chociaż oczywiście stanowisko, natomiast już jest znacznie mocniejsze niż stanowisko samej Unii Europejskiej wobec działalności Chin na Morzu Południowochińskim, ostro potępiając razem z innymi partnerami z G7, USA i Japonia, które oczywiście mocno poparły, czy też wezwały do respektowania wyroku Trybunału, też temu sprzyjały oczywiście, więc w ramach grupy G7, ale też poprzez własne deklaracje, chociażby nawet chęć Francji czy Wielkiej Brytanii, co nawet teraz ma się chyba odbywać w najbliższym czasie, różne misje patrolowe właśnie wolności promującej, zapewniające wolność żeglugi. Te kraje z starej Unii Europejskiej, tak nazwijmy, czy z zachodniej Unii, dość mocno swój sprzeciw wobec działań Chin wyrażają. I tu przechodzę do ostatniej części, bardzo krótko, tego, czego można się spodziewać w najbliższym czasie, bo to, co robią Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy, to też wynika nie tylko oczywiście, jak najbardziej, mam nadzieję, z troski o prawo międzynarodowe i oczywiście budowanie ładu międzynarodowego na prawie, natomiast w ostatnich miesiącach, czy powiedzmy półtora roku, dwóch latach, ogólnie relacje między Unią Europejską a Chinami mocno się skomplikowały. Tych kwestii, które się pojawiały, już nie tylko to jest Morze Południowochińskie, ale też status gospodarki rynkowej, o którym wspominałem, działalność chińskich inwestorów tutaj w Unii Europejskiej, co po kilku próbach przejęciu kilku firm z sektora wysokich technologii, czy w Niemczech, przede wszystkim w Niemczech, bo to oni tutaj byli najbardziej, mieli największe obiekcje wobec tego, te relacje mocno się ochłodziły. Do tego doszło też czy same podejrzenia, czy wątpliwości co do realizacji inicjatywy Pasa i Szlaku, czyli to, co wspominał Paweł, te drogi, budowanie połączeń między Chinami a Europą, nie jest do końca jasne dla partnerów europejskich, jak te projekty mają przebiegać, czy mają na nich skorzystać wszyscy z uczestniczących w tej inicjatywie krajów, szczególnie Chińczycy. Dlaczego? Dlatego na ubiegłorocznym pierwszym szczycie Forum Pasa i Szlaku w Pekinie symboliczne było to, że kilka krajów Unii Europejskiej, w tym Węgry, co ciekawe, nie podpisały jednego z komunikatów, jednego z trzech takich głównych dokumentów tego szczytu dotyczących właśnie realizacji tej inicjatywy i handlu między stronami, zarzucając małe, że tak powiem, niewystarczające wyjaśnienia odnośnie transparentności projektów, dbałości o środowisko naturalne, sprawy społeczne. Więc widać, że w początkowym entuzjazmie w ostatnich latach tym projektem trochę on teraz słabnie. I biorąc to pod uwagę, ale także jednak te kwestie, które będą łączyły Unię z Chinami, czyli wsparcie dla wolnego handlu, nawet w sferze retorycznej, ale też i poprzez negocjacje umów handlowych, czy to ze strony Chin, czy ze strony Unii Europejskiej, także kwestie klimatyczne, Unia nie będzie za bardzo prawdopodobnie mogła występować przy okazji Morza Południowochińskiego i tego, co będzie się tam się działo przeciwko Chinom. Oczywiście, jeżeli będą jakieś próby jednostronnego działania ze strony Chin, będą one prawdopodobnie w sposób mocniejszy potępiane, bo to będzie też element Morza Południowochińskiego wspierający dążenia czy cele Unii w innych obszarach, przede wszystkim gospodarczych, ale poprzez brak możliwości realnego oddziaływania, czy militarnego, czy takiego właśnie dużej obecności wojskowej, prawdopodobnie na takich stanowiskach, jak do tej pory się skończy. Natomiast są elementy, które Unia może wykorzystywać i możliwe, że będzie wykorzystywała w przyszłości w trochę większym zakresie. Pierwsze, twardsze, to jest sprzedaż sprzętu wojskowego dla krajów ASEAN, żeby trochę wyrównać te dysproporcje między
Chinami i ich flotą, a państwami regionu, to już się dzieje. Natomiast nie jest to kompleksowa strategia Unii i nie jest skoordynowana. I druga rzecz, żeby też, co często się pojawia, uniezależnić trochę, chociaż to będzie bardzo ciężkie, na pewno nastawiamy na długi okres, żeby uniezależnić państwa regionu od relacji gospodarczych z Chinami, możliwe będą, będzie wzmocnienie tych relacji z Unią Europejską poprzez chociażby umowę o wolnym handlu, które z wieloma państwami regionu Unia negocjuje albo już zawarła. I tutaj rzeczywiście to są takie elementy, instrumenty, które Unia może wykorzystywać. I tylko jedno słowo jeszcze, nie tylko a propos Unii, ale właśnie to uniezależnienie gospodarcze od Chin też rozumiem, że będzie elementem, następnym krokiem układu, czyli to, co do tej pory jest tym twardym, czy też nastawione jest na twardsze bezpieczeństwo, tą projekcję siły w regionie tych czterech państw. W następnych latach możliwe, że przekształci się w jakieś projekty gospodarcze, które mają świadczyć to, że te kraje już zasygnalizowały, że będą chciały budować, chciały realizować projekty infrastrukturalne, trochę w odpowiedzi na jedwabny szlak chiński. Więc widać, że w tym obszarze trochę się dzieje i Unia możliwe, że też w tej inicjatywy będzie mogła się zaangażować. Dziękuję bardzo. I przepraszam za zaproszenie. Teraz poprosimy Jakuba Kruczyka, wietnamistę, o to, żeby przedstawił nam, jaka jest perspektywa wietnamska. Perspektywa wietnamska na cały konflikt, albo no, jakby to można powiedzieć, spór, bardziej spór, bo konflikt to jeszcze nie jest. Jeżeli chodzi o spór, no to Wietnam chciałby, żeby Chiny zaczęły respektować ustalenia ONZ-owskie. ONZ, nie wiem, Państwo pewnie wiedzą, ONZ w 82 utworzył prawo mórz i poszczególne państwa zaczęły jakby ratyfikować. Oczywiście Wietnam je ratyfikował, Chiny je też ratyfikowały, tyle że Chiny podają taki właśnie jakby wyjątek od tej całej reguły, bo zasada jest taka, że 200 mil właśnie od brzegu danego państwa to jest ich tak zwane EEZ. I Chiny niestety powiedziały, że w ich przypadku to się nie liczy, bo oni mają jakby pobudki historyczne. Oni po 45 zaznaczyli, że może jest ich i powinno być to respektowane. Oczywiście wiele państw się odwoływało, na przykład Filipiny odwoływały się też właśnie do Hagi o te pobudki, no i Haga stwierdziła, że one są jak najbardziej nieprawomocne. A wracając do tej perspektywy wietnamskiego, bo trochę zboczyłem z tematu. Patrząc z punktu prawnego, prawo mórz daje Wietnamczykom kontrolę nad zasobami naturalnymi, które znajdują się właśnie 200 mil na terenie, od 200 mil od ich brzegu, ale także chodzi też o zasoby żywe, czyli o wszystkie ryby i tak naprawdę od tego zależy i rybołówstwo, i właśnie wydobycie oleju i gazu. Drugą sprawą jest to, że Wietnam ma kilka punktów zapalnych. Wietnam podzielił swoje terytorium morskie na około 160 sektorów i trzy sektory są takim bardzo punktem zapalnym. Jest to sektor 118, sektor 128 i sektor 136. W tych sektorach znajdują się następujące rzeczy. W 118 jest gaz i to dużo gazu. I Wietnam stwierdził, że będzie współpracować z Ameryką nad wydobyciem jego. Tu oczywiście dochodzą jakieś sprawy takie no, bardziej szemrane, niektórzy by powiedzieli, no bo w tym momencie mamy współpracę ExxonMobil z Petrol Vietnam, a ExxonMobil jest jakby właścicielem, współwłaścicielem jest Rex Tillerson, więc niektórzy podają to, że to nie jest za bardzo fair ze strony USA, no ale fakty są takie, a nie inne. Kolejny sektor został przydzielony Indiom i tam jest wspólne wydobycie oleju, ropy naftowej. A 136 to jest taki najbardziej sektor zapalny, bo on według Chińczyków leży w 100% na ich terenie. Poprzednie sektory są jakby przecinane przez tą słynną dziewięciokreskową linię. 136 leży wybitnie na terytorium chińskim. Chińczycy się bardzo temu sprzeciwiają, a Wietnamczycy tam też wydobywają ropę naftową. I głównie właśnie o to chodzi, że Chiny
próbują wyprzeć Wietnam z ich platformami wiertniczymi. Dzieją się takie akcje, że na przykład Łódź wpływa przez przypadek w platformę wiertniczą. Łodzie rybackie wietnamskie są zatapiane przez chińskie łodzie patrolowe. Tylko że też to jest trochę jakby zmiękczane przez media zachodnie, bo w mediach wietnamskich jest mówione, że a może zacznę od mediów zachodnich, bo to będzie lepiej pokazywało ten kontrast. Media zachodnie informują, że na przykład w wietnamską platformę wiertniczą wpłynęła łódź rybacka. Brzmi to raczej tak delikatnie, no co mogła zrobić zwykła łódź rybacka. Niestety prawda jest taka i na przykład wietnamskie media to podają, że ta łódź rybacka fakt była łodzią rybacką, ale to była łódź przetwórnia, która jest o wiele większa niż zwykły kuter rybacki. Jak ona wpłynie w coś, no to już robi wielkie szkody. Poza tym, Wietnamczycy współpracują z Ameryką. Współpracują pod tym względem, że chcą rozwijać swoją marynarkę, żeby dorównywała, może nie, że dorównywała, ale żeby mogła już jakby konkurować z marynarką chińską. To jest to, co mówił tutaj kolega przedtem właśnie, że i Unia Europejska współpracuje z państwami ASEAN-u i tak samo Ameryka, żeby wyrównać te dysproporcje, jakie mamy między marynarką chińską, a powiedzmy w sumie asaańską marynarką. Wietnam także ma najdłuższą linię brzegową z państw ASEAN-u, z dostępem do Morza Południowochińskiego i też muszą mieć o wiele większe, zasoby wojskowe do obrony tego całego terytorium. Tak jak mówiłem, Ameryka współpracuje bardzo intensywnie z Wietnamem. To nowe kontrakty na budowę okrętów albo różne dary pod tytułem w zeszłym roku Ameryka podarowała chyba 6 łodzi patrolowych do Straży Wybrzeżnej Wietnamskiej. Jest to pokazanie właśnie, po której stronie stoi Ameryka, jeżeli chodzi o ten konflikt i Wietnam się czuje bardzo pewien swego. Zaczyna coraz bardziej prężyć muskuły, tak może według mnie widać to z roku na rok. Poza tym wojska amerykańskie prowadzą akcje takie, że przepływają przez wody nienależące do żadnego z państw. Tłumacząc to, że jest wolność nawigacji, mają prawo przepłynąć. Chińczycy nie są z tego powodu zadowoleni i można na przykład sobie posłuchać w internecie. Są nagrania, jak chińska marynarka wojenna zachęca okręt przepływający przez strefę nienależącą teoretycznie do nikogo, żeby jak najszybciej opuściły tą strefę. No nie wiem, to by było, jeżeli chciałbym powiedzieć o właśnie perspektywie wietnamskiej. I głównie rozchodzi się, tak jak mówiłem, o ropę naftową i o pieniądze. Tak, dziękuję bardzo. Poprosiłam Jakuba o przedstawienie tej kwestii, bo jest jedną, w sumie jest niewiele osób w Polsce będących kolegami, które tak dobrze znają język wietnamski. Więc dziękuję Ci bardzo za przedstawienie tej perspektywy, właśnie analizując teksty, które są napisane w oryginale. A teraz poprosimy panią Małgorzatę Pietrasiak o to, żeby podsumowała to, co zostało powiedziane, a także podzieliła się naszymi refleksjami. Dziękuję bardzo. No nie zgodziłabym się z kolegą, że tutaj głównie chodzi o pieniądze i o... Znaczy, zawsze chodzi o pieniądze, tak? W jakiejś ostatecznej perspektywie. Natomiast to dla Wietnamu, przepraszam za mój głos, ale troszeczkę słychać mnie, nie wiem, czy mnie słychać. W każdym bądź razie chodzi tutaj o suwerenność, chodzi tutaj o interes państwa, chodzi tutaj o rację stanu państwa. W takich kategoriach Wietnam podchodzi do tego problemu. Ja sobie tutaj wypisałam kilka takich elementów, na które chciałabym zwrócić uwagę. I zaczynając od początku, dlaczego Morze Południowochińskie jest ważne? Dlaczego my w ogóle tutaj się zajmujemy, marnujemy czas po to, żeby się tutaj spotkać i zajmować się Morzem Południowochińskim? Ano dlatego, że Morze Południowochińskie jest ważne nie tylko w kategoriach takich regionalnych, dla państw, które tutaj się znajdują, dla państw, które łowią ryby, krewetki i tak dalej. Nie, Morze Południowochińskie jest przede wszystkim ważne ze względów globalnych.
To zresztą tutaj koledzy mówili, ponieważ po pierwsze przebiegają tutaj najważniejsze szlaki komunikacyjne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że ropa naftowa, która dociera do Korei Południowej, do Chin, do Japonii, w 80% przebiega właśnie tymi szlakami, to wskaże nam, dlaczego ważny jest ten region dla wszystkich, dokładnie dla wszystkich. Występują tutaj oczywiście złoża ropy naftowej. Być może jest to kosztowne, bo tutaj trudno powiedzieć, jaki byłby koszt wydobycia tych złóż, ale występują tutaj również złoża ropy naftowej. Jest to oczywiście ważny akwen ze względów ekologicznych, rybołówstwa i tak dalej. Ale najważniejsze, co też tutaj się przewijało, to położenie strategiczne. Dlatego, że jest to połączenie Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego, pojawia nam się i mówimy coraz częściej o regionie, który nazywamy, czy możemy nazwać Indo-Pacyfikiem. I jest to jakby całkiem nowe spojrzenie na ten obszar w skali globalnej. Czyli Morze Południowochińskie jest rzeczywiście ważne. I teraz pytanie, dla kogo jest przede wszystkim ważne? Z mojej perspektywy pretendują, są stronami, w cudzysłowie, tego sporu, dwa największe mocarstwa, czyli Chiny i Stany Zjednoczone. To z tego powodu ten konflikt jest tak trudny do rozwiązania, i w ogóle trudno mi powiedzieć, jaka jest możliwość zakończenia tego konfliktu. Stany Zjednoczone i Chiny, przy czym Stany Zjednoczone no, w gruncie rzeczy nie są stroną konfliktu, tak? Dlatego że przecież one nie pretendują ani do żadnych z tych wysp. Jedyne, co chcą Stany Zjednoczone, to wolność żeglugi. I pojęcie wolności żeglugi pojawia się w wielu wypowiedziach, między innymi Indie, Australia, no, państwa Unii Europejskiej. Natomiast państwa, które pretendują do wysp na Morzu Południowochińskim, jest ich oczywiście kilka, ale najważniejsze z nich to są Chiny i Wietnam. Chiny i Wietnam, jeśli chodzi o państwa, to są dwa państwa, które pretendują do całości tych wysp. I również te dwa państwa pretendują do całości wysp Spratly. Ale jeśli chodzi o wyspy Spratly, które są położone tam bardziej na południe, to tutaj okazuje się, że ze względu na układ o prawie morza, tak z 1982 roku, to szereg innych państw wnosi tutaj sobie pretensje. Spośród tych innych państw najważniejszym są Filipiny. Filipiny są najbardziej aktywne, jeśli chodzi o zgłaszanie swoich pretensji do części wysp Spratly. No ale oprócz tego jest i Brunei, jest i Malezja, tak? Jest Indonezja, chociaż nie pretenduje do wyspy, ale do po prostu tej strefy, która wynika z prawa morza. Ta sytuacja jest, wydaje się, nierozwiązywalna. Jeszcze dodam tylko, że jeśli chodzi o argumenty zgłaszane, to zarówno Chińczycy, jak i Wietnamczycy zgłaszają racje historyczne. Ja nie będę do nich tutaj nawiązywać, dlatego że musielibyśmy się cofnąć do cesarzy chińskich i do sytuacji z okresu kolonializmu, gdzie to było wszystko potwierdzane różnymi aktami prawnymi, prawno-międzynarodowymi, mniej lub bardziej podważalnymi, tak, mogącymi być podważanymi. Natomiast wszystkie pozostałe państwa zgłaszają swoje pretensje właśnie w oparciu o prawo międzynarodowe. I teraz jeśli chodzi o sytuację bardziej nam współczesną, to mowa była o tych sztucznych wyspach i tak dalej, nie chcę do tego wracać. Natomiast nową sytuacją, która zaistniała,
Był rok 2016, kiedy to nastąpił werdykt Trybunału w Hadze. Na czym polegała waga tego werdyktu? Na tym, że Chiny, bo to zgłosiły znaczy swoje pretensje, czy zgłosiły się pod tutaj swoje racje do Trybunału Filipiny. Nie Wietnam, tylko Filipiny. I sąd w Hadze określił, w tej sytuacji nie możemy brać pod uwagę żadnych racji historycznych. Nie możemy brać pod uwagę racji historycznych Chin. Jedynym, co rozstrzyga o przynależności, są racje prawno-międzynarodowe. W związku z powyższym chcę też jeszcze uzupełnić, że niezależnie od tego wyroku, znacznie wcześniej, zanim został on ogłoszony, to Wietnamczycy powiedzieli, niezależnie od tego, jaki będzie wyrok tego Trybunału, to my się wyrokowi tego Trybunału podporządkujemy. A wyrok był taki, jak powiedziałam. Tutaj racje prawno-międzynarodowe, a nie racje historyczne powinny obowiązywać i Haga przyznała rację Filipinom. Teraz co z tego wynika? Powiedziałabym tak, no pod względem prawno-międzynarodowym wszystko jest jasne, tak? Wszystko jest jasne. Ale Chińczycy powiedzieli nie, my się nie podporządkujemy temu werdyktowi. My nie podlegamy temu werdyktowi. W związku z tym sytuacja wydaje się być patowa również dla Wietnamu, który jest bezpośrednio zainteresowany i dla innych państw. Chciałabym dodać, że jedynym państwem, które ma dobre stosunki i podpisane, no nazwijmy to porozumienie o partnerstwie strategicznym, jest Rosja. Rosja ma zarówno partnerstwo strategiczne z Wietnamem, jak i z Chińską Republiką Wietnamu. Ale okazuje się, że ta marchewka, o której tutaj dzisiaj już parę razy wspominaliśmy, i możliwość skorzystania z tego jedwabnego szlaku jest tak jakby atrakcyjna, że również Rosja nie próbuje włączyć się w żaden sposób w rozwiązanie tego konfliktu. Zapowiada, że jest neutralna, mówi, że jest neutralna, natomiast pewne wypowiedzi każą sądzić, że stanowisko chińskie jest bliższe Rosji. Zresztą odbywały się w 2016 roku manewry wojskowe na Morzu Południowochińskim, w których wzięła udział Rosja i Chiny. Także dla Wietnamu był to bardzo duży przytyczek w nos, bardzo duży problem i okazuje się, że na tą Rosję Wietnam nie może liczyć. Pytanie, na kogo może liczyć, tak? Kto byłby skłonny poprzeć racje wietnamskie. Ten ASEAN, o którym my tutaj wspominaliśmy, również niekoniecznie, dlatego że są tutaj różne interesy. Niektórzy wyobrażają sobie, mówię o państwach, czy liczą na to, że ten nowy jedwabny szlak, czyli tak nie bardzo się nazywa pasa i szlaku, nie wiem dlaczego, ale nie będę już tutaj w każdym bądź razie ten nowy jedwabny szlak przyniesie im korzyści. W związku z tym niekoniecznie i nie wszyscy chcą się zaangażować po stronie Wietnamu, mimo że Wietnam próbuje zaangażować również państwa ASEAN. Jeśli chodzi o tą Rosję, już Państwu powiedziałam, neutralna, tak, ale niekoniecznie do końca podziela te racje, a już Trybunału w Hadze w ogóle prezydent Putin nie poparł. Są inne państwa, które są jakby tutaj bezpośrednio zainteresowane sytuacją na Morzu Południowochińskim, między innymi Indie. Przecież to do Indii również należy jakby ta droga, tak, która łączy i przebiega przez Ocean Indyjski. Indie są bardziej jakby zbliżone swoim stanowiskiem do stanowiska Wietnamu, no i do tego Trybunału w Hadze. Jest również Australia, która współpracuje przecież z Chinami, bo każde z tych państw
współpracują z Chinami. Zresztą Wietnam notabene też, przecież to jest największy partner handlowy Chiny dla Wietnamu. I ta Australia również, powiem nieładnie, stoi okrakiem w tej całej sytuacji. Dlatego też trudno tutaj liczyć na to, żeby ta sytuacja w najbliższym czasie została rozwiązana. Osobiście nie widzę możliwości rozwiązania tej sytuacji. Natomiast jeżeli mówimy o tej trzeciej wojnie, tak, to ja już kilka trzecich wojen przeżyłam. Mam nadzieję, że w sensie takim, że mnie straszono trzecią wojną już wielokrotnie. Natomiast ja widzę rozwiązanie tej sytuacji mimo wszystko we współpracy gospodarczej, regionalnej. Nikomu nie może się opłacać po prostu takie rozwiązanie siłowe. Na koniec powiem jeszcze, że próby rozwiązania tej sytuacji w różny sposób były. Między innymi współpraca, tak, na tych wyspach, bo były wspólne komisje filipińsko-wietnamskie i tam Chińczycy próbowali się do tego w jakiś sposób włączyć, potem wycofywać. Z tego nie bardzo wynikały jakieś takie długofalowe możliwości rozwiązania tego konfliktu, ale mimo wszystko, jak ja na to patrzę, to myślę sobie tak, że i tak nie ma innej możliwości niż rozmowy. I tak nie ma innej możliwości niż współpraca, niż szukanie dyplomatycznych rozwiązań, nawet jeżeli one nam się wydają bardzo, bardzo trudne i ryzykowne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli są, to proszę, żebyście Państwo namyślili, jakie Państwo mają pytania do naszych prelegentów. Natomiast ja zadam jedno, które mnie bardzo trafi, a mianowicie w różnych debatach politycznych prosi się Polskę czy polski rząd o to, żeby zajęła jakieś stanowisko wobec Morza Południowochińskiego, czy pyta się na przykład dziennikarzy, ekspertów o to, albo na przykład mówi się o tym, tak jak nie wiem, czy Państwo widzieli taki artykuł, który ukazał się ostatnio w Reutersie a propos 16+1, to jest to projekt chiński dzielący niesamowicie Europę Wschodnią, tam również pojawiło się Morze Południowochińskie. Także wydaje mi się, że teraz jeszcze z tego względu, prawda, że Xi Jinping decyduje się otworzyć sobie drogę do tego, żeby być wybranym na trzecią kadencję, te ataki, można to określić ataki, nie wiem, czy oceny, zaczynają się bardzo zaostrzać i Morze Południowochińskie jest bardzo często przywoływane. Jak w takim razie Polska powinna się do tego odnieść? To może zaczniemy od pani. Proszę Państwa, ja już powiedziałam, lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać, lepiej debatować, nawet jeżeli miałoby nam się wydawać, że my cały czas powtarzamy te same argumenty. Natomiast zawsze w moim przekonaniu najważniejsze jest prawo. To znaczy, jeżeli my przychylamy się do rozwiązań prawnych, jeżeli podpisaliśmy, jesteśmy stroną porozumienia, wszystkie te państwa są stroną porozumienia o prawie morza, to nasze stanowisko powinno być zgodne z ustaleniami prawnymi, zgodne z wyrokami trybunałów, które tutaj określają tę całą sytuację na bazie prawa międzynarodowego. Dobrze, Jakub Królczyk. Ja mam podobne zdanie. Przez to, że Polska jest właśnie po stronie prawa ustalonego przez ONZ, no to myślę, że powinniśmy zajmować właśnie takie stanowisko, że powinno być respektowane prawo i jeżeli tak już zostało ustalone, do tego się powinniśmy właśnie szybko. No to Damian Wnukowski, co się dzieje w momencie, w którym nie jest respektowane przez Chiny? To Chińczycy robią swoje po prostu, a tutaj pani profesor mówiła, że może, że trzeba rozmawiać i jak najbardziej się z tym zgadzam. Natomiast jestem ciekaw,
czy rozmowy są w dobrej wierze? To znaczy, teraz jest duży taki szum wokół Code of Conduct, czyli tego sposobu postępowania na Morzu Południowochińskim. Już w 2002 jedno było, które nie działało. Teraz ma być drugie, nad które najpierw teraz w zeszłym roku zostały uzgodnione ogólne ramy, czego ma dotyczyć. Teraz mają być negocjacje. Nie wiadomo, ile one będą trwały. Nie wiadomo, czy będzie prawnie wiążące. A nawet jeżeli będzie prawnie wiążące, nie wiadomo, czy będzie przestrzegane. Jeżeli już za jakiś czas by do tego doszło, co ten tutaj nierespektowanie wyroku Trybunału niekorzystnego dla Chin no, pokazuje, że jest taka możliwość. Więc jeżeli nie jest respektowane, po prostu rozmowy się toczą, natomiast Chińczycy budują swoje, budują wyspy. W 2017 roku, tutaj nie pamiętam danych konkretnych, ale dużo z tych wysp usypywanych w poprzednich latach mocno rozbudowano. Zapytał Paweł o hangarach, o różnych instalacjach wojskowych, no to się dzieje, więc rozmowy rozmowami jak najbardziej tak, natomiast widać, że możliwe, że jest po prostu, tak jak pan profesor powiedział, metodą faktów dokonanych Chińczycy koniec końców przejmą. Znaczy to będzie, może trzeba się w jakimś momencie trzeba będzie pogodzić z tym, że tak już będzie, bo zgadzam się, że konfliktu nikt nie będzie chciał, bo nikomu się nie będzie opłacało. Natomiast no, przewaga Chin jest na tyle duża i to co mówiłem, żeby zniwelować czy gospodarczo, czy militarnie, przy wsparciu innych partnerów, te nierówności z krajami regionu, na przykład w tym ASEAN, no to, to nie znaczy, że koniec końców zostanie to tak wyrównane, co wyrównane nie będzie, ale że skłoni Chiny do porzucenia tych działań, bo strategicznie i gospodarczo jest to kluczowe dla ich rozwoju. Natomiast a propos stanowiska Polski, wydaje mi się to dość jasne, jeżeli jesteśmy członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, który chce podnosić swojej prezydencji w ogóle na pierwszym miejscu stawia prawo międzynarodowe, jeżeli mówimy o to, co nas najbardziej niepokoi, interesuje, czyli Ukraina, Krym, Donbas, stawiamy na prawo międzynarodowe, krytykujemy Rosję za to, co robi, no to nie możemy być hipokrytami. Czy tutaj rozumiem, oczywiście dobre relacje z Chinami jak najbardziej, natomiast są, i tu się zgadzam z panią profesorem, są wartości, są rzeczy, z którymi tutaj no, są niepodważalne. Natomiast wydaje mi się, że też nie musimy wychodzić przed szereg. To znaczy naszą siłą jest Unia Europejska. Czyli jesteśmy członkiem Unii, nie musimy sami. Musimy wiedzieć, jakie są nasze możliwości. My oczywiście jesteśmy istotnym, powiedzmy tutaj w skali graczem, ale musimy mówić wspólnym frontem. Dlatego nie tyle chować się za Unią, co mówić właśnie głosem Unii powinien być, czy głos Polski powinien być głosem Unii. Dobrze. Czyli co, Pawle, uważasz, że być może wyspy, niektóre przynajmniej wyspy na Morzu Południowochińskim trzeba by uznać już za chińskie strefy? No jak najbardziej. No, Chińczycy weszli tam, okopali się i po dobroci nie dadzą się stamtąd wyprosić. No, trzeba by użyć środków przymusu bezpośredniego, delikatnie mówiąc. Co do twojego pytania, to oczywiście zgadza się z moimi przedmówcami. Jeżeli podpisaliśmy porozumienia międzynarodowe, no to musimy ich przestrzegać, a przynajmniej w formie werbalnej. A sam chciałbym odpowiedzieć w takiej trochę szerszej perspektywie, że ogólnie relacji z Chinami, tak jak Xi Jinping ogłosił, że celem jest, żeby Chiny zostały światowym numerem 1 do roku 2049, czyli już otwarcie powiedziane chcemy zdetronizować Stany Zjednoczone. Tutaj z moich doświadczeń jako historyka wniosek jest prosty. Nigdy nie było tak, że jakieś państwo zostawało wielkim mocarstwem z pobudek humanitarnych, dobroczynnych i temu podobnych. No, okej, okay, było to w propagandzie Związku Radzieckiego, ale zawsze tutaj motorem był interes państwa. Jak to się mówi, Rzymianie nie stworzyli imperium przy stole negocjacyjnym, oni po prostu pozabijali wszystkich, którzy byli na tyle głupi, żeby im się przeciwstawić. Teraz musimy po prostu ocenić, do jakiego stopnia nasze chińskie interesy są zbieżne i tam, gdzie nie są zbieżne, w jak maksymalnym stopniu możemy je zneutralizować? Trudno to powiedzieć, raczej
zmniejszyć stopień, w jakim to będziemy odczuwać. Także tutaj jednak to jeszcze potrwa kilka lat, takie sądowanie. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Czy mogę coś powiedzieć? Tak, teraz pytania. Ja chciałem powiedzieć zupełnie coś innego i w innym kierunku. Otóż to jest odprysk szerszej dyskusji, która toczy się jakby wokół dwóch kategorii odrębnych, ale z sobą związanych: suwerenności i współzależności. Nie ma dzisiaj państw stuprocentowo suwerennych na świecie. Ani Chiny, ani Rosja, ani USA nie są suwerenne. Obecna ekipa w Polsce chce tego, żeby Polska była suwerenna, co jest oczywiście absurdne. Najważniejszą kategorią współczesności jest współzależność. I to się też odnosi w małym stopniu, bo to nie jest najważniejsza kwestia dla świata, ani nie mieści się w pierwszej dziesiątce, choć ja jej nie lekceważę. Dlaczego Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze jako organ ONZ jest de facto bezrobotny? Bo on działa według innej zasady, że on rozstrzyga tylko grube spory międzynarodowe pod warunkiem, że oba państwa się zgodzą na decyzję. I to jest condicio sine qua non. I nie ma wielu krajów, którzy się zgodzą. Wietnam się zgodził w tym przypadku, no ale to było mimo wszystko minorum gentium. Mamy trybunały grube, na przykład utworzone po wielkich kłopotach Międzynarodowy Trybunał Karny, który ma status w Rzymie. Dopiero o kilka kluczowych państw, a chodzi o sądzenie ludzi indywidualnych za ludobójstwo, nie podpisało ani Stany Zjednoczone, ani Izrael, i jeszcze kilka innych państw. No więc to, jak to ma funkcjonować? Więc są inne, grubsze sprawy. Typu nierozstrzygnięta kwestia Wysp Kurylskich. Ja pamiętam w 1988 roku brałem udział, gdy byłem na stypendium na Uniwersytecie w Berkeley, w dyskusji kluczowej wtedy tam, wówczas się wydawało, że będzie znalezione porozumienie tam dzierżawy części Wysp Kurylskich, bo tam z tych czterech, które są główne, no ponieważ Rosja nie podpisała traktatu pokojowego z Japonią. Do dzisiaj sprawa nie jest zakończona i prawdopodobnie od kalendarza z Grekostra. Małe sprawy nie są rozwiązane. Tutaj kolega wspomniał, to jest bardzo ciekawa rzecz. Mała Słowenia, dwumilionowy kraj, najbardziej rozwinięty, który wchodził razem z nami do Unii Europejskiej, wtedy tej dziesiątki, ma wybrzeże, które ma długość 46,5 km. Te pół kilometra każdy Słoweniec podkreśla 46,5 km. A Chorwacja, która okazała się największym zwycięstwem wojny w Jugosławii domowej i dramatycznej, która wygrała wszystko, z biegiem okoliczności, jak to było w historii, i ma Dalmację, ma 1200 wysp, i ona nie może też darować, prawda, tej biednej Słowacji, biednej Słowenii, w cudzysłowie biednej, bo to jest dobra synteza Austrii z Włochami, tego pół kilometra. I Słowenia mogła zablokować wejście Chorwacji do Unii, ale nie zablokowała. A teraz już jak nie zablokowała, to kwestia znów odżywa. No, czyli konkluduję to tym, że prawo morza, ja nie jestem prawnikiem, ale Hugo Grocius, który wymyślił prawo morza, który w ogóle jest ojcem prawa międzynarodowego, na przełomie Holender z Delft, który zakończył, który miał taką burzliwą karierę, że szkoda mówić, ostatnie 10 lat byłem on, Holender, był ambasadorem Szwecji w Paryżu na przykład. To prawo morza jest wyjątkowo skomplikowane, prawda? Więc tu nic nie zostanie rozstrzygnięte i Polska, uważam, powinna kłaść akcent na właśnie współodpowiedzialność, na szukanie wspólnych rozwiązań. A nie ma tutaj perspektywy bliskiej. Ja jestem wielkim zwolennikiem, i to zakończę krótką anegdotą, kiedyś były popularne, przez Państwa może pamięta, anegdoty związane z pytaniami do Radia Jerewan, prawda? Że było dziwne pytanie, że nie powiem głupie pytanie, i równie oryginalna odpowiedź. Najsłynniejsze pytanie, wszyscy
czy ci, którzy pani to znają, prawda, czy to prawda, że na Placu Czerwonym w Moskwie rozdaje się za darmo samochody, prawda, i była ta korekta, że nie na Placu Czerwonym, tylko przed Sądem Sakiewskim, nie w Moskwie, tylko wtedy jeszcze był Leningrad, nie Petersburg, nie samochody, tylko rowery, nie rozdają okrady. Ale było jedno mądre pytanie do Radia Jerewa. To jest piękna gra słów po rosyjsku. Jak wyjdzie z bezwykładnego położenia? Jak wy z sytuacji bez wyjścia? Bo ta sytuacja na Morzu Południowo-Wschodnim jest bez wyjścia. Odpowiedź, jaka była Radia Jerewa wtedy? Przepraszamy, drogi słuchaczu, ale nie zajmujemy się tematyką polską. No więc to można odnieść do wielu rzeczy. Przepraszamy, drogi słuchacze, ale nie zajmujemy się tematyką ukraińską w tej chwili. Nie zajmujemy się w jakiejś mierze tematyką rosyjską. Nie zajmujemy się tematyką polityki Trumpa. I nie zajmujemy się też w końcu minorum gentium, żeby użyć łacińskiego powiedzenia, sprawą, ona jest ważna dla Wietnamu, kluczowa dla Wietnamu, prawda, czy jedna z kluczowych, mniej ważna dla Chin mimo wszystko. No, ale to nie jest albo-albo Kierkegaardowski dzisiaj. Trzeba mówić, nie szukać suwerenności, że ktoś będzie, tylko kwestie, nie wiem, właśnie współodpowiedzialności, współzależności, podziału, porozumienia i tak dalej. Jedyna droga iść w ten sposób, a nie, jeszcze raz mówię, albo-albo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak. Może nie zajmujemy się sprawami, które jakieś są, może no, niewygodne. Otóż we wszystkich tych wypowiedziach ja nie znalazłam ani jednego słowa o tym, że w tym obszarze jest co najmniej 5 potężnych amerykańskich baz wojskowych. No, i że w związku z tym Amerykanie nie chcieliby, żeby Chińczycy tam za bardzo, że tak powiem, oni chcą, że nie siedzą w tych bazach, tylko tam sobie pływają i tak dalej, i nie chcą, żeby ich tam podpatrywano. No, a Chińczycy, skoro budują wchody i budują wizerunek, a poza tym z drugiej strony od strony chińskiej, tak? Skoro Amerykanie tam aż 5 baz, to dlaczego oni sobie nie mogą bardziej budować? Przecież to jest bliżej do nich niż do Ameryki. Nie ma to jednego słowa. Drugie, dlaczego w ogóle nie wspomniano Japon? No to jest strasznie też taki tricky temat. A przecież ona się liczy w tym regionie. I wreszcie jako ekonomista, chciałam tutaj tylko przytoczyć, ostatnio The Economist pokazuje ogromną regionalizację handlu w tym obszarze. Chiny i wszystkie państwa, i ASEAN, i Australia, one mają ogromnie rosnący handel między sobą, prawda, wymiany, zresztą również inwestycje bezpośrednie. I ta ekonomia w tym wszystkim dominuje o tyle, że nawet jak podejrzewam, że w dużej mierze za popuszczeniem Amerykanów tam jakieś lokalne konflikty są specjalnie nakręcane, o tyle ekonomia idzie swoją drogą i nie wyobrażam sobie w tej chwili nawet, żeby Australia jakoś zagroziła interesom chińskim, bo jest tak potwornie zależna i od inwestycji chińskich, i od tego, że musi eksplodować o tym, bo gdzie indziej będzie, że wiele, przepraszam za kolokwializm, nie podskoczy. Dlatego miała jednego z poprzednich premierów sinologa. Czyli tak, pytanie jest o USA i Japonię i o gospodarkę. Dobrze. Ja o Japonii mogę sekundę powiedzieć. Więc jeśli chodzi o Japonię, to w czasie II wojny światowej Japonia przejęła kontrolę nad tymi wszystkimi wyspami. I gdy były rozmowy z San Francisco, to Japonia zrzekła się suwerenności nad tymi wyspami. Zrzekła się. Wcześniej, tak, ale to były rozmowy pokojowe w San Francisco, także się zrzekła. Natomiast teraz, tak jak wspominałam, jest zwolennikiem otwartości, dostępu, tak, wolności żeglugi na Morzu Południowochińskim i pod tym względem popiera stanowisko amerykańskie. Także stanowisko Japonii jest tutaj zbliżone do stanowiska amerykańskiego. A co do baz, że powiedzmy Amerykanie mają, no to niech sobie wybudują również i Chińczycy. Ja sądzę, że Chińczycy, jeśli chodzi o współpracę militarną, to tutaj ona oczywiście występuje. To nie jest tak, że jej nie ma. Z Birmy ostatnio, tak, były kwestie takie bardzo ścisłej
współpracy, na budowanie bazy. Na razie Chińczycy wybudowali w Dżibuti, gdzie Amerykanie mają bazę, Francuzi mają dwie, czyli Rosja. No, ale ma władza już prawie. Także no tutaj jeśli chodzi o tą sytuację baz chińskich, tak? I Japonii. Czy w wypadku Japonii trzeba jeszcze dodać, że jest ona tak samo skonfliktowana z Chinami. Chodzi właśnie o Morze Południowochińskie, Wschodniochińskie, przepraszam, właśnie wyspy Senkaku po japońsku, Diaoyu w Chinach i Tiaoyu na Tajwanie, gdzie oba konflikty są dość zależne. Chiny próbują stosować te same metody w obu tych teatrach. No tylko, że Japonia jest dużo silniejsza od państwa z południowo-wschodniej, ma na swoim terenie bazy amerykańskie, czyli od razu Amerykanów za plecami. I, no, krótko mówiąc, reakcja japońska jest zwykle symetryczna do reakcji chińskiej. Chińczycy wysyłają okręty, Japończycy swoje. Jakoś w styczniu podobno japoński zespół okrętów wojennych przez dobry tydzień ścigał chiński okręt podwodny, atomowy, który namierzyli gdzieś właśnie w pobliżu Senkaku i tak długo go cisnęli, że w końcu po tym prawie tygodniu Chińczycy się wynurzyli na wodach międzynarodowych. Jeszcze co do zależności ekonomicznych i The Economist. The Economist w roku 1913 na pytanie trochę w stylu Radia Erewań, czy będzie wojna, odpowiedział nie, ponieważ Wielka Brytania i Niemcy są zbyt od siebie zależne gospodarczo. No właśnie. Pan już właściwie odpowiedział na to pytanie, że trudno było wywrócić. Ja bym spytała wszystkich, czy jest możliwość rozwiązania tego konfliktu, czy istnieje na zasadach prawa. A na zasadach prawa to jest jednak odrzucenie tych Chińczyków. To jest jedna rzecz, bo jeżeli nie będziemy przestrzegać prawa w takim miejscu, no bo los Wysp Paracelskich ma na porównanie z Wielkim Oceanem Krymu, no Wielkim Oceanem zajmuje jakiś teren innego państwa i mówi, że to jest moje. Przepraszam, trochę inny rejon świata, ale mówimy o tym samym. Mówimy i regułach tych samych, że Wielkie Mocarstwo może lekceważyć prawo. Lekceważyć prawo. Czy istnieje jakieś wyjście? I odpowiadam tutaj także pani, mówiąc o bazach amerykańskich. Te bazy amerykańskie są na miejscach, w krajach, które te bazy zaprosiły Amerykanów. Ale, przepraszam bardzo, a nie wyobraża pani sobie, żeby na ławicy słupskiej nagle Chińczycy nie usypali pryzmy. No, bo to jest to coś takiego. Guantanamo w 1901 roku nikt nie zapraszał. To jeszcze no, Guantanamo to jeszcze jest sprawa przed 100 lat. Trochę Amerykanie się inaczej zachowują. W ogóle zajęcie Kuby i Filipin i Puerto Rico to było prawem kaduka, właśnie takim prawem. Ale to 100 lat temu. Puerto Rico kiedyś odmówiło przyłączenie się do Stanów Zjednoczonych. Miało taką odwagę. Później żałowało, a teraz Amerykanie ich nie chcą. Nie, no ale mówimy o rzeczach przez 110 lat. Ja mówię o współczesności. No dobrze, dlatego Rosjanie argumentują oczywiście, że naruszyli prawo międzynarodowe, poza dyskusją. Ale oni mówią, sięgają do czasu umowy Pierre-Jacławskiej, prawda? To, tak jak Chińczycy, argumenty historyczne. A później mówią, że przez Chruszczow, na czym polega problem? Chruszczow urodził się w małej wiosce ukraińskiej na granicy między republikami rosyjską i ukraińską w ramach Związku Radzieckiego. I ponieważ później przyłączono tę wioskę, no to Chruszczow, prawda, zdecydował, żeby Krym administracyjnie był w
Republice Ukraińskiej, co nie miało żadnego znaczenia, więc to pokazuje złożoność prawda? Nie, ale prawo jest prawo, więc zadaję pytanie, czy państwo widzą jakiekolwiek? W tej sytuacji powiem, że zupełnie szczerze, że nie widzę. Natomiast były takie próby, czy były takie pomysły, żeby na przykład ten jeden, drugi, zwłaszcza ten południowy, po prostu podzielić, tak? I żeby te państwa, które pretendują, w jakiś sposób porozumiały się, które z tych wysp mogłyby należeć do którego państwa. Były takie próby. I rzeczywiście no, Wietnam nie jest zwolennikiem tego typu rozwiązania, no Chiny tym bardziej. Natomiast ja odbieram to w ten sposób, może trochę naiwnie, że zawsze, jeśli chodzi o pozycję negocjacyjną, to wszyscy wychodzą jakby z tego wyższego pułapu, żeby można było dojść gdzieś tam, porozumieć się w jakiejś kwestii. Ja odbieram to w ten sposób, że najprawdopodobniej Wietnam jest w stanie porozumieć się, jeżeli najprawdopodobniej, ja się nie chcę wypowiadać za Wietnam, ale tak to sobie wyobrażam, dlatego że została bardzo wysoko postawiona poprzeczka, jeśli chodzi o ten pułap negocjacyjny, tak? Ale na razie nie ma prób porozumienia. Wszyscy się okopali na tych swoich pozycjach. I od tego 2005 roku, gdzie były jakieś pewne próby, możliwości współpracy i tak dalej, to w ogóle nie ma żadnego pozytywnego, ani jednego źródła, gdzie ja bym mogła się uchwycić tego i widzieć, że tam rzeczywiście jak pójdziemy tą drogą, to może coś z tego. Rosjanie 30 lat temu odrzucili bardzo ciekawą propozycję japońską, wydzierżawienia dwóch wysp za wielkie pieniądze, prawda, i wspólne. Co uważam, że to bardzo duże wysp. Duże wysp. Każde małe dla Japonii też były różne propozycje, ale to już różne jest. Ale wydzierżawienia. Ja też trochę, tak jak dzisiaj, naiwnie brzmi rozwiązanie, które ze 30 lat temu proponował ten Xiaoping, który po prostu stwierdził, no, zostawmy to i może następne pokolenia albo za dwa pokolenia będą już na tyle rozsądni, że jak coś sensownego wymyślą. Tymczasem wczoraj coś się stało z Chinami, no nagle idą z kierunku państwa totalitarnego, powiedzmy sobie prawo, za autorytarne. No, przynajmniej jeszcze tak. Nie są. Ale co się stało? Co się stało? Prezydent to jest dożywotny. No pójdzie. Nie dożywotny. Tak, nie dokładnie. No, może być następną kadencję, to oznacza w Chinach dożywotny. No, są jeszcze jakieś pytania? Widziałam, że pan. Chciałbym, żeby była odpowiedź, a pytać o relacje wewnątrzamerykańskie, to znaczy jeżeli Wietnam się posługuje taką trochę wielką historyczną, chociaż to też jedna sprawa sentymentów, Wietnam się do wojny, Wietnam się raczej tam idzie na Amerykanie. Druga sprawa, jeżeli Wietnam szuka pomocy, no to Chiny nie, Rosja nie, to zostanie Amerykanie. Teraz pytanie, jak nawet Amerykanie mogą się posunąć w obronie Wietnamu albo używając Wietnamu w starciu z Chinami, bo to nie jest bezpośrednia konfrontacja, bo powiedziałem, to taka wyrosła. Mogę też odpowiedzieć na to pytanie. Tak, proszę, na pewno ja powiedziałam. Proszę pana, jeśli chodzi o resentymenty związane z wojną, to jeżeli pan wejdzie na portal, nie wiem, czy nie mogę reklamować, czy nie reklamować, to są naukowcy, PEW Global. I niech pan tam zobaczy państwa, które są najbardziej przyjazne Stanom Zjednoczonym, proamerykańskie. To ku pana zdziwieniu pan zobaczy, że będzie to Wietnam. Nie Japonia, nie Malezja, nie tam, no nie wiem, Indonezja, tylko będzie to Wietnam. Pierwszy będzie Izrael, druga będzie Ale Polska. Ja mówię o państwach azjatyckich. No to Izrael jest ważny. Ale ja mówię o Azji Wschodniej. Więc jeśli chodzi o tą grupę państw, na pewno będzie to Wietnam. Czyli te resentymenty, one ustępują pola współpracy gospodarczej i również współpracy politycznej. O gospodarce tutaj wspominaliśmy, aczkolwiek żadnych cyfr nie przywoływaliśmy. Natomiast to, co myśmy tutaj próbowali powiedzieć, to jest ta współpraca polityczna. Dlatego, że nie ma innego partnera, który
nie wspierałby z innych pobudek. Ja nie mówię, że z takich samych pobudek, jakie mają ubiegłe, i w takim samym kierunku miałoby to iść. Bo co innego chodzi Stanom Zjednoczonym. Im chodzi o wolną przestrzeń, wolną żeglugę, natomiast Wietnamowi o suwerenność tych wysp. Na czym Stanom Zjednoczonym, podejrzewam, niespecjalnie zależy. Jest dokładnie wszystko jedno. Ale to jest jakby jedyny partner. Czyli i gospodarka, i sprawy polityczne są tutaj ze Stanami Zjednoczonymi w ostatnim okresie bardzo, bardzo no, zbliżają te dwa państwa. Więc ja radzę, żeby Pan wszedł na ten PEW Global i sobie przeanalizował, jak wyglądają i rozkładają się sentymenty wietnamskie. Wietnamczycy to jest państwo młodych ludzi. I tam naprawdę, jeżeli Pan pojedzie do wojny wietnamskiej, to jak Pan oczywiście zacznie rozpytywać, no to tak, no przecież wiadomo, że się uczą w szkole. Ale ta pragmatyka, ja nie mówię, że to jest, ja tego nie oceniam w kategorii, że to jest, że dobrze mamy, tak, żeby sobie dali z tym spokój i zapomnieli i idą do przodu. Nie oceniam tego. Natomiast na pewno dążą do rozwoju gospodarczego, stosując różne metody i angażując różne strony. Bo dywersyfikacja partnerów to nie jest wynalazek tam, nie wiem, kogokolwiek, ale wielu państw, w tym również Wietnamu. Więc i Indie, i Stany Zjednoczone, i Rosja, i kto tam jeszcze, i Japonia, Japonia, tam są bardzo, bardzo silne. Także ciekawe doświadczenie Pan będzie. Dosłownie dwa zdania. Po prostu to jest tak, jedyną wojnę, którą Amerykanie przegrali w swojej historii, wiadomo, Wietnam, 57 tysięcy ludzi. Teraz NATO i Amerykanie przegrywają drugą przed wielu lat wojnę w Afganistanie. W Afganistanie, jak Karol Marx kiedyś nazwał Afganistan Polską Wschodnią. Wszyscy przegrali w Afganistanie, wszyscy zawsze przegrają. Aleksander Wielki przegrał 3 wojny, Brytyjczycy, Rosjanie przegrali przez 10 lat i teraz przegrywa NATO i Indie. Ale więc to jest z punktu widzenia Wietnamu, to się absolutnie zgadzam z panią profesor. Tak samo było z Japończykami. Japończycy są dzisiaj największym inwestorem w Wietnamie. A z punktu widzenia amerykańskiego jest to pewien rodzaj odkupienia. Na pewno występuje, nieoficjalnie. Przeprosi za to, nikt nie wie, ile zginęło wtedy Wietnamczyków, 2 czy 3 miliony. I jest to też ogromne lobby prowietnamskie paradoksalnie w Stanach Zjednoczonych, bo to jest około co najmniej 2 milionów Wietnamczyków, którzy mieszkają. Notabene oni prawie wszyscy byli z południa, bardzo, bardzo prawicowi, ale to nie jest istotne. I ci, którzy tak jak John McCain, prawda, ci, którzy byli w Hanoi, to wiedzą, on się zawsze ogląda, prawda. Hanoi Hilton, w którym on siedział tyle lat. I ci, którzy tam byli strącani, byli, oni są najbardziej w Stanach Zjednoczonych, w polityce amerykańskiej, pro-wietnamscy. Więc to jest ogromne lobby, na przykład. Jak mało który kraj ma tak dobre lobby, jak Wietnam właśnie w Stanach Zjednoczonych. I dlatego regularnie przyjeżdżam, bo Wietnam, jak wiadomo, ma inną strukturę polityczną. Prawda? Najważniejszy jest sekretarz generalny Komunistycznej Partii, który nie pełni funkcji prezydenta, tak jak w przypadku Chin i tak dalej. To przyjmowali go Amerykanie na najwyższym szczeblu, nieraz. Dobrze, Jakub? Ja bym mógł tak dodać ze swojej strony. Ja mieszkałem w Wietnamie przez pewien czas podczas swoich studiów. I w sumie niedawno nawet byłem, w listopadzie, zwiedzałem właśnie strefę zdemilitaryzowaną i zwiedzałem na południu słynne właśnie tunele Wietkongu, Kuchi. I zgadzam się, tego właśnie jakby nie ma u Wietnamczyków takiej zawiści w stosunku do Ameryki, że oni przyjechali do naszego kraju i niszczyli. Oni teraz zaczęli jakby przekręcać to w rodzaj biznesu. I bardzo dobrze im to idzie. No, miejsce, gdzie zdarzały się straszne rzeczy, typu właśnie Hamburger Hill w strefie zdemilitaryzowanej, albo Rock Pile, i tam też były bardzo ciężkie walki. No ale w Kuchi, gdzie mieszkało gigantyczna ilość ludzi pod ziemią,
No to Wietnamczycy zapraszają, proszę wejście sobie do tuneli, a tutaj mamy Shermana zniszczonego, proszę poskaczcie sobie po nim, pohuśtajcie się na lufie, jak najbardziej. Więc oni nie mają żadnego jakby takiego no, urazu. Nie podchodzą do tego w żaden sposób z takim wysokim patosem. Oczywiście, tak jak pani też wspomniała, jest dużo Wietnamczyków młodych, którzy tylko znają wojnę jakby z opowiadań. Są Wietnamczycy starszego pokolenia, którzy mogą jeszcze coś pamiętać i oczywiście oni to wspominają ze smutkiem, no bo to był dla nich ciężki okres. Wielu Wietnamczyków też dokonywało ciężkich wyborów, no bo nieraz się zdarzały migracje Wietnamczyków z Armii Północnej do Południowej, jakieś dezercje, lub tak z Południowej do Północnej, w zależności jakby od etapu wojny. Oni to wspominają właśnie, że to był tragiczny okres, no ale młodsi już zaczynają to przemieniać w biznes. Dziękuję. Jeszcze Pawle? Przysłowiając, 3/4 Wietnamczyków urodziło się po roku 75. Poza tym oni tą wojnę wygrali, tak więc nie ma się czym przejmować, a jeszcze to była druga część pańskiego pytania. Ja bym powiedział, że Stany Zjednoczone będą, Wietnam będzie tak długo współpracował ze Stanami Zjednoczonymi, dopóki nie stanie to się zbyt ryzykowne. No, krótko mówiąc, w wypadku tego W, nazwijmy III wojny światowej z Chinami, no to Wietnam staje się państwem na pierwszej linii frontu. Ostatnią wojnę z Chinami mieli w 1979 roku i niezbyt palą się do powtórzenia tego. Nikt rozsądny nie chce wojny na swoim terytorium. Plus do tego Laos, Kambodża, chińska orbita wpływów. Krótko mówiąc, Wietnam jest otoczony od zachodu na lądzie i jest otaczany od wschodu, właśnie od morza. Jeszcze tutaj tak kończąc, drogą ciekawostki, Morze Południowochińskie w Wietnamie jest nazywane Morzem Wschodnim, a na Filipinach Morzem Zachodnim. Dobrze, Damian Pułkowski. Jeszcze tak krótko a propos tych relacji gospodarczych i zacieśniających się w regionie tych powiązań i rozwiązania sporu. Znaczy tutaj się rzeczywiście sporo dzieje. Ostatnio nawet pan profesor wspominał o tym zmienionym TPP, tak? Czyli to wystąpili Amerykanie, teraz jeszcze dłuższa nazwa CP, TPP, ale no jest to coś, co rzeczywiście jest taką odpowiedzią na to, co robią Amerykanie w handlu, czyli jednak te takie no, odchodzenie trochę od tych multilateralnych porozumień. Zresztą Chińczycy też negocjują swoje porozumienie, to jest RCEP, czyli to Regional Comprehensive Economic Partnership, gdzie też część tych państw z CP, TPP też uczestniczy, więc to jest taka mozaika się robi. Rzeczywiście wielu powiązań, łańcuchów wartości, to rzeczywiście wszystko jednym na drugim rynku zależy po prostu, bo tam są fabryki firm, chociażby chińskie, które też już mają swoje powiązanie, swoich poddostawców, to będzie łączyło jak najbardziej. Natomiast chyba zgodzę się tutaj z tym, co Paweł powiedział o 1913 roku i to, nie mówię oczywiście, że to jest sytuacja analogiczna, a propos tego, że nie będzie wojny, prawda? Bo są takie powiązania gospodarcze. I to, co pani profesor mówiła a propos suwerenności. Wtedy nie było broni atomowej, no więc to jest zasadnicze. Tak. Tego nie będzie trzeciej wojny. Znaczy, co do skali, to jest oczywiście jedna sprawa. Pytanie zespołu z Rosji Wietnamskiej chociażby. Pytanie do pani doktora, pana profesora. Czy można liczyć na Stany Zjednoczone, które porzuciły Wietnam Południowy raz, który był sojuszem właśnie Stanów wtedy, a obecny Wietnam nie jest sojuszem Stanów Zjednoczonych, czy w takim systemie? Dopóki Stany Zjednoczone nie zdradzą tego prawa. Dopóki Stany Zjednoczone będą w tym zdaniu. Jak mówił Churchill, Wielka Brytania nie ma wiecznych przyjaciół, tylko wieczne interesy. To tylko jeszcze, żeby dokończyć. Wydaje mi się, że rozbudzenie kropu suwerenności, tylko Wietnam, a na Filipinach też był taki pomysł, żeby wspólnie z Chińczykami, a kiedy Duterte doszedł do władzy w 2016, żeby trochę właśnie złagodzić stanowisko, i to jest łagodzone, i starać się pragmatycznie podchodzić. Wydobycie surowców razem, jakieś projekty, ale już pojawiają się głosy, że wydzierżawimy część ziemi, która należy do nas. Suwerenność tutaj odgrywa ogromną rolę i co za tym idzie duma narodowa i takie nastroje nacjonalistyczne się rodzą. To jest niebezpieczne, moim zdaniem. Wietnam, Filipiny, ale Chiny, same Chiny, te
pompowanie tego mocarstwa swojej wizji. Nie wiem, czy to, mam nadzieję, że nie doprowadzi żadnego konfliktu, ale nie można też wykluczyć, że te rozbudzone takie właśnie aspiracje i nacjonalizmy, jakkolwiek to nazwać, czy jakaś iskra nie pójdzie kiedyś, która w jakimś nadogranicznym stopniu, bo zgadzam się, broń atomowa jednak tam gdzieś z tyłu pewnie może będzie, ale ograniczone konflikty nie możemy wykluczyć, że się pojawią. Natomiast a propos wyjścia z sytuacji. Ja nie wiem, jakie jest wyjście z sytuacji, mówię od razu. I każdy, kto będzie wiedział, to pewnie dostanie pokojowego Nobla za coś takiego. Ale znaczy są pewnie jakieś działania, które mogą temu sprzyjać, to z obu stron. Moim zdaniem to, co powiedziałem, z jednej strony budować większe możliwości tych państw w regionie ASEAN-u, które mogłyby zwiększyć koszt Chin jakiejś konfrontacji i żeby Amerykanie nie byli aż tak bardzo zaangażowani militarnie a propos tych pięciu flot, czy iluś, powiedzmy, okrętów i tak dalej. Bo chyba to, co najbardziej kupuje Chińczyków w oczy, to jest właśnie obecność Stanów Zjednoczonych. Gdyby tam nie było Stanów Zjednoczonych, a byliby partnerzy, silniejsi nawet niż teraz, możliwe, żeby jakoś to inaczej, tak powiem, rozegrali, mogli nawet by zrobili jakiś krok do tyłu, żeby rzeczywiście zabezpieczyć to wioski. Może nie, może tak, ale samo to, że Amerykanie są tam i są takim właśnie blokującym wzrost Chin dla tego nowego mocarstwa do 2049, to ich najbardziej kuje. Czyli z jednej strony wzmacnianie państw regionu, trochę jednak zmniejszanie obecności Stanów Zjednoczonych przy jednoczesnych pozytywnych inicjatywach, takie właśnie ekonomiczne i tak dalej, które jak widać, jak powiedziałem, rodzą problemy, ale to jest coś, co pragmatycznie może związać obie strony. No i z drugiej strony, no to musi być też reakcja Chin, czyli nie tak, że rozmawiamy o tym, jak unormować całą sytuację, właśnie ten code of conduct, jak będziemy postępowali i tak dalej, ale z drugiej strony rozbudowujemy militarnie, znaczy instalacje militarne rozbudowujemy na wyspach, które sami usypaliśmy, a które Trybunał uznał, że to nie są żadne wyspy, tylko to są skały, które tam sobie usypano piachem. Chińczycy mają swoją wizję, ale też z ich strony musi być jakiś krok do tyłu, żeby to nie było tylko jednostronne. Tak więc to są rzeczy, które niesamowicie ciężko by mogły osiągnąć. No ale to jest jakaś droga właśnie poprzez dyskusję, debatę i z obu stron jakieś sygnały dobrej woli. Dobrze. To dziękujemy bardzo. I mam nadzieję, że w kuluarach będziemy o tym mówić. Ja bym chciał paroma słowami skomentować pana Bukowskiego. Jest coś na rzeczy z Filipinami. Dlaczego? Dlatego, że Filipiny były w kłopotach też finansowych i liczyli na pomoc chińską. Nagle się okazało, że z tą pomocą chińską to różnie to będzie. W związku z czym trzeba się teraz gwałtownie zbroić, jeżeli chodzi o flotę wojenną. Śledzę tego, z kolegą jesteśmy wojskowymi, także śledzimy takie sprawy. No i poza tym jeszcze jest jedna rzecz, ponieważ tutaj pan profesor mówił o bazie w Dżibuti, nastąpiłoby strasznie dalekie rozciągnięcie linii komunikacyjnych. W związku z czym ostatnio co się okazało, na Ceylonie będzie zabiono bazę w Cinkomali na 99 lat, to jest dokładnie w połowie, po to, żeby się skrócić. Będą jeszcze Malediwy. Tak. Malediwów już niedługo w ogóle nie będzie. No, ocean może zaraz. Dziękujemy Państwu za przyjście. To, co zrobimy teraz, to tak umieścimy nagranie w internecie. Następnie też podsumujemy to w formie takiego raportu, bo wydaje nam się, że wiele tutaj ważnych myśli było wypowiedzianych. Także znajdą to Państwo w internecie i zachęcamy również do dyskusji pod tym artykułem, który się niedługo pojawi, a będzie on właśnie takim podsumowaniem tego, co zostało dzisiaj powiedziane. Rok temu mieliśmy bardzo podobną debatę, ale polskich mieliśmy panelistów i wietnamskich. W tym roku mamy polskich samych, ale z jak różnych miast i reprezentujących różne perspektywy. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za przybycie. Jeszcze raz. Dziękuję.